Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Hello. Co tam, jak tam? Moje towarzystwo eleganckie. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych. Jak życie? Mam nadzieję, że dobrze. Jestem, udało się przed 20 całe szczęście zdążyć ze wszystkim, nawet zjadłem obiad na kolację, ale zjadłem. Brzuch pełny. Zobaczymy, jak to będzie później, czy mi to wystarczy, czy mi nie wystarczy, bo ostatnio głodny chodzę. Moi widzowie eleganccy, wyłączę sobie jakieś programy niepotrzebne i już przerzucam wasz czacik na drugi monitor, żebym was mógł widzieć, albo przynajmniej to, co piszecie. Spóźnienie ode mnie wymagasz obecności, bo... Nie bardzo Xartes kumam, o co chodzi. Jakby chyba nie jestem na bieżąco, czekajcie. Dobra, czacik. Czacik przerzucony tutaj. No i jesteście! Siemano Wezur, Elunia, Magni, Pain, Secik, Rychani, coś tam, coś tam. Kurna, jak to się wymawiało, nie pamiętam. Rani, Reni, Raymond, nie wiem. Masz wrażenie, nie było mnie cały dzień. Nogi było mnie właśnie, cały dzień i kawałek nocy. Witam, Gałgany, witam Lancelot, Hazarowa, Justyna, Mateo, Jeremiasz. No cześć, Bartosz, witam wszystkich. Co tam, kurna, w gotliczka pogramy dzisiaj, nie? Pogramy dzisiaj w gotliczka trójeczkę. Tutaj trzeba zagrać. Wszystko ładnie, pięknie. Tak jak ma być, kurna. Tak jak ma być. Okej. Cyk, zarządzaj, przeglądaj pliki lokalne. Steama sobie wyłączam. Znaczy wyłączam, minimalizuję go tylko. O kurna, Nunes. Całuję cieplutko, a ciepełko ci się przyda w Nordmarze. Pozdrawiam, ja pierdzielę, to na początku transmisji i takie rzeczy. Pojebana akcja, nie? Naprawdę, dziękuję, kurna. Tu mam piwko to. Twoje zdrówko. Gardło moje. Smaczniutkie. Dobre, dobre, kurna. Chociaż nie tak dobre, jakie mogłoby być. Kurna, no przyda się. Ciepełko w Nordmarze. Oj, przyda się. Tak jak w Nowigradzie było za ciepło, przez te stosy płonące, to tak tutaj stosów nie ma. Tutaj śnieżek na górach szczelistych. Więc... No tak to już jest, kurna. Witam! Hello! Hello, Aidan! Witam, cześć!
Relkin. Siema królu złoty. Mielna. Mielna podeszwa. Co to znaczy? Nie wiem. Nieważne. Mielna podeszwa. Witam i o zdrówko pytam, kurna. No dobra. Ja jestem gotowy. Muzykę. Czekajcie, muzykę wyłączać. Muzykę. Ona jest bardzo ładna i bardzo fajna i klimatyczna i w ogóle, ale muzykę możemy wyłączyć. I no i lecimy. Mam nadzieję, że dzionek minął wam dobrze. U mnie wam powiem tak średnio, ale mam nadzieję, że u was wszystko w porządku i że może poprawicie mi humor troszeczkę. A może ja wam poprawię humor? Zobaczymy, no. Jakoś to będzie, nie? Musi być. Milena, Mielna, Boże, Milena, to ja źle przeczytałem po prostu. Wiesz, jak cały czas mi te wiadomości do góry uciekają, to ja tak mam problem, żeby czasem rozczytać. Milena, o Boże, Milena podeszwa, nie Mielna podeszwa. Ja już sobie wyobrażałem jakąś taką zmieloną podeszwę po prostu. No ale dobra, Milena, przepraszam i dziękuję, że się upomniałaś tutaj o swoje dobre imię. Trzeba walczyć, kurna, łysy. Roberto, no witam, cześć. Pamiętacie może, na czym skończyliśmy? Czy niekoniecznie? Tobie też średnio minął dzień? Kurna, no to widzisz, no to jest nas już dwóch. To możemy sobie się podtrzymać za rękę tutaj. No, Milena z Mielna. Może z Mielna, może Milena jest z Mielna. Ale by było, gdyby faktycznie była z Mielna. No, no i jesteśmy. Oglądałeś wczoraj szlajwik? No i jak się oglądało? Mam nadzieję, że mile spędziłeś czas. Dzisiaj mówisz straszna średniowa. U ciebie też? Kurna, u mnie tak samo, wiesz. Tak średnio bym powiedział, tak nawet bardziej źle niż średnio. No dobra, na czym myśmy skończyli w tym klanie młota? Co myśmy tutaj robili? Jakieś misje? Idziemy przed siebie, jeszcze na pewno wszędzie nie byłem. No jak ostatnio mówiłeś, że myślałbyś, że mnie nie ma, bo niektórzy spamują o grę, a potem nie oglądają, a tu patrzy jakiś stały widz. Pozdrowienka, wagonie. O Boże, kiedy to było? Ja już nie pamiętam, ale to kilka transmisji temu chyba było. No chyba tak, no. Chyba tu masz rację, tu już powoli kumam, o co chodzi. Pozdrawiam, to już powoli kumam, o co chodzi. Ale na początku nie zajarzyłem wiadomości. Ale to może dlatego, że jeszcze myślami jestem trochę gdzie indziej. Dobra, tutaj za domem coś jeszcze przeszukamy. Czeka. Góra, o, na dole tam coś, zobaczcie. Ile grzybów. Kura, ile tutaj wszystkiego. No bierzemy ogrzy liścia. Demoniczne grzyby też bierzemy. A ty byłeś na boisku pograć w piłkę. Czyli dobrze było. No to sportowo spędzony dzień. No to musi być dobrze. Tylko jedno może ci poprawić humor. Kakaowy szatan. Mówisz, że po transmisji powinienem sobie zapodać dawkę kakaowego szatana? Może tak, może coś w tym jest, wiesz. Obejrzę z 2-3 filmiki i może będzie milej. Paweł, pozdrawiam i dziękuję. Witam w zacnym gronie zielonych gałganiarzy. Dobra, no przeszukujemy sobie domy. Zobaczymy, znaczy... Nie ukradamy ich, tylko sprawdzamy, czy ktoś tu jest. Czy może jakaś stara skrzynia, czy ciężka skrzynia, czy coś takiego. Czy jest z kim porozmawiać. O, witam. Widzę, że jesteś tutejszym rzemieślnikiem. Sam mógłbym ci to powiedzieć. Szukam pracy? Potrzebujesz pomocy? Tak, jeśli jesteś dobrym myśliwym, możesz mi pomóc w pewnej kwestii. Znam się co nieco na myślistwie. Czego potrzebujesz? Chodzą pogłoski, że gdzieś w Nordmarze ktoś widział białego jelenia. Chciałbym dostać w swoje ręce jego skórę. Jeśli mi ją przyniesiesz, dam ci znakomity przepis w nagrodę. Biały jeleń, okej. Gdzieś w Nordmarze. No dobra, jeżeli natkniemy się na białego jelenia gdzieś w naszej podróży, to jak najbardziej upolujemy go i przyniesiemy jego skórę. Mglisty wojownik, tutaj raczej nic. Fajnie te domy wyglądają, nie? Dobrze wyglądają, okej. Nie wiem, może coś tutaj, może jeszcze ktoś znajomy siedzi przy ognisku? Chyba nie. Dziękuję za serduszka na czacie. Moja córa dwuletnia nauczyła się ciebie oglądać i oglądamy często. Rzecz jasna, niestety nie za długo. No to zdrówka i tej uśmiechu życzę dla młodej i dla ciebie. No wiadomo, że nie za długo, bo z takim dzieckiem to raczej długo się nie ogląda, nie? Witam, cześć. Tutaj te generowane dialogi mają sens, to mróz deformuje ten dźwięk. Tak, to przez temperaturę, przez ten wiatr zimny. Tak, dokładnie, to właśnie to deformuje dźwięk. No i dlatego tak to słychać dziwnie właśnie, wszystko pokracznie. Siemano Mentos, witam serdecznie, cześć. Hello.
Mydło Biały Jeleń. O, a kogo my tutaj mamy? Steinar. Na pewno szukasz Ingwara. Jego kuźnia jest nieco dalej. A ty nie jesteś kowalem? Owszem, ale nie jednym z wytapiaczy. Potrzeba ci czegoś? Chciałbym jakiś pancerz kupić na pewno, ale chyba jeszcze nie mogę. Potrzebuję broni? O. Kto to taki ten wytapiacz? Zajmuje się wytapianiem rudy. Dobrych kowali w Nordmarze nie brakuje. Jednak tutejszy oręż jest specjalny dzięki użyciu rudy. Tylko jej wytapiacze wiedzą, jak przygotować magiczną rudę do kucia. Wykonują sztabki rudy. Dokładnie. Tylko wytapiacze potrafią z surowej rudy tworzyć prawdziwe sztabki. Okej. Chciałbym zostać wytapiaczem rudy. Musisz więc porozmawiać z Ingwarem. Do niego należy decyzja w tych kwestiach. Uważaj jednak. Nie bierze do tej roboty byle kogo. Musisz być dobry. No. Naprawdę dobry. Naprawdę dobry. Tak. Mówisz, po długiej przerwie od internetu najlepiej powrócić do Wagona i Gotika. No to miłego korzystania z internetu życzę. Potrzebuję broni. Mam tylko zwykłe towary. Dobrą broń kupisz u Ingwara lub u innych wytapiaczy. Mogę ci jednak sprzedać pancerz, jeśli masz magiczną rudę. Okej. Muszę sobie załatwić nowy pancerz. Dobra. To będzie cię kosztować 100 bryłek rudy. Ile? Dobre towary nie są tanie. To dużo. To naprawdę bardzo dużo. Gdzie ja to wydobędę? Ludzie. Pokaż mi swoje towary. Gdzie ja to wydobędę? Ale tu mamy jeszcze... Zapomnij. A to ja nawet dostaniesz go, jeśli sobie na to zasłużysz. Lekki pancerz, zbroja łowcy orków, pancerz Nordmarczyka. Zapomnij. Dostaniesz go, jeśli sobie na to zasłużysz. Nawet ta najsłabsza zbroja jest lepsza niż ta, co mamy, ale... Żeby kupić cokolwiek, potrzebujemy... Nie dość, że mnóstwo złota, to jeszcze tutaj właśnie... Tego takiego, wiecie, muszą nas lubić, nie? Reputację musimy mieć dużą tutaj wśród nich. No dobra. Naucz mnie czegoś o kowalstwie. Kowalstwo. A właśnie, czekajcie. Ja mam tutaj punkty nauki 10. To nauczymy się czegoś o kowalstwie. Zdolności kowalskie mamy 28, czekajcie. On może mnie nauczyć, pokaż mi, jak kuć broń z magicznej rudy. Jak ostryć broń. Owszem, i oglądam regularnie, i złotówkę podrzucę, jak nie dam rady. Jak jutro całość po 14 godzinach w robocie, to i tak zapis obejrzę. Trzymaj się, bro, już nie przeszkadzam. No to trzymaj się również. Mówisz 14 godzin w robocie. Kurna, panie, to ty spać idź lepiej pod czymś takim, a nie jeszcze mnie oglądaj tutaj w internetach. No i dobra, zdolność kowalska. Dobrze. Jeden punkt mamy na 30, możemy się nauczyć ostrzyć miecz. Jak ostrzyć oręż? Podejdź do osełki i zaczynaj. Powoli przeciągnij ostrze z lewa na prawo i równo je naostrz. Dzięki temu broń będzie idealnie ostra. Okej. Idealnie ostra. No i dziękuję. To chyba tyle, nie? Jeszcze popatrzę tutaj, czy coś dla mnie jest. Kowal, metalowy kufer. A gdzie jest ta cała osełka? Tak staram się jej poszukać, ale chyba... Może u innego kowala, wiecie? Bo tu na dworze też nie widzę nigdzie. Kowadło było, ale osełki nie widzę. Dobra, no jeżeli gdzieś znajdę, to skorzystamy. A ty co? Zablokował się. Mogę go przesunąć? Chyba nie. Miałeś odpalonego wczorajszego live'a i zapomniałeś, że to wczorajszy. Co, oglądałeś go tak, jakby to było na bieżąco, tak? O, Ketil, kim jesteś? Chcesz coś kupić? Może. Jakieś problemy? Można tak powiedzieć. Orkowie wszystko komplikują. Zamówiłem od klanu Wilka trochę skór. Po co? Steinar potrzebuje materiałów na pancerze. Okej, jakich skór? Jakich skór? Z bizona. Twarda, solidna skóra. Potrzebuje tuzina. Przynieś je do mnie, a podzielę się z tobą zyskiem. Dam ci, powiedzmy, 12 bryłek rudy. Po jednej za każdą skórę. Okej, ale z magicznej rudy czy której rudy? Gdzie znajdę te skóry? Nie obchodzi mnie, skąd je weźmiesz. Kupię od klanu Wilka, upoluj coś sam. Wszystko mi jedno. Ale jeśli nie chce ci się iść na polowanie, pogadaj z Runem. Jest kwatermistrzem klanu Wilka. Nie jadłem kebaba dzisiaj, niestety. Ale miałem kotlety mielone z ziemniaczkiem i sałateczką. Więc takie domowe, nie? Domowy obiad, więc było okej. Pokaż mi swoje towary. No, wezmę wodę, wezmę sobie to. I niczego innego my tutaj nie potrzebujemy raczej. Może tę miksturę leczniczą jedną, a niech jest. Dobra, no. Idziemy. Nie zaczynaj tematu kebaba. Jeszcze nawet nie ma 20. No tak. Musimy z tym poczekać. Nie wiem, tutaj był gdzieś kowal, który chyba właśnie taką ostrzałkę powinien mieć. Nie wiem, czy to... O, tutaj!
No i co, jest ostrzałka, czy nie ma ostrzałki? Jest! Zobaczcie, mamy koło! Szlifierskie osełkę. No. To ostrzymy. Miecz półtora ręczny. Zobaczcie, mamy plus 10 jeszcze punktów tutaj, jeżeli chodzi o obrażenia i zasięg, chyba? Tak mi się wydaje. No bo właśnie nie wiadomo, czy to dodaje mi plus 10 do zasięgu, czy do obrażeń. Coś mi do oka wpadło. Chyba do obrażeń. Tak mi się wydaje, że do obrażeń. No dobra. Spadamy. Buty z mążny Bizona kosztują 1000 zł, ale za to są brzydkie. Może i są drogie, ale za to brzydkie. No. Tutaj coś jest? Od tyłu? Może i jest, ale lepiej tam nie iść. No, zmierzamy dalej w górę. Tutaj na samą górę trzeba się dostać. Szukamy kogoś, z kim jeszcze można pogadać. Z kim może można jeszcze coś załatwić. Nie wiem. Na pewno masz jeszcze wiele do zrobienia. Mglisty tropiciel tutaj zbył mnie, nie chce ze mną rozmawiać, okej. Tu mamy ognista pokrzywa, mamy też kamienną pokrzywę, bierzemy, tutaj chyba też coś rośnie. Dzika jagoda przyda się na pewno. Siemano Szawi, cześć, witam. No i dobra, jesteśmy. Kto tu mieszka? Nie wiadomo. No nic tu nie ma, jakieś miecze, beczka z wodą, dobra. Idziemy wyżej. Potężny zabójca orków. Zajmij się swoimi sprawami. Nordmarski weteran. Zajmij się swoimi sprawami. No właśnie to robię, wiesz? Spoko, luz. I kogo my tu mamy? Gość. Chodź tu, niech no ci się przyjrzę. Wyglądasz mi na silnego typa. Taki właśnie powinien być mężczyzna w Nordmarze. Potrafisz pokonać orka? Oczywiście. Inaczej nie zaszedłbyś tak daleko. Przyda nam się ktoś taki jak ty. A co, jakieś kłopoty? Można tak powiedzieć. Orkowie zajęli naszą kopalnię z piecem. Duma naszego klanu spoczywa w rękach tych włochatych sukinsynów. Nasi przodkowie przewracaliby się w grobach, gdyby się o tym dowiedzieli. Bartosz, a z kim Barcelona gra dzisiaj? Co zrobicie w sprawie kopalni? Skończymy z orkami. To prawda, nie wygląda to dobrze, ale pracujemy nad rozwiązaniem. W międzyczasie Reto trzyma orków w szachu. Okej. Potrzeba ci pomocy? Jasne, z radością powitamy każdego, kto potrafi się posługiwać toporem. Zgłoś się do Reto, on ci powie, co należy robić. Dobra, mówicie, że pominąłem tutaj skrzynię? Ja sobie muzykę przyciszę, bo jest trochę za głośna. Tak troszeczkę. Gdzieś tutaj pominąłem ciężką skrzynię, na pewno? Ale czy ja nie otwierałem tej skrzyni ostatnio? Wydaje mi się, że jakąś ciężką skrzynię otworzyłem. I niby pominąłem jakiegoś NPC-a. A nie, nie otworzyłem. No dobra, to zapiszę grę i otwieramy, nie? Zobaczymy sobie ciężki kuferek. Prawo, prawo, lewo, lewo. Koleś śpi akurat, więc nie ma problemu. Tarcza czaszki, o, mamy fajną tarczę. Wątpię, żeby była lepsza od tej, którą aktualnie noszę, ale... Ale spoko. No, gorsza jest. Chociaż dodaje życia, ale jest gorsza jakby. Ta nasza poprzednia, tutaj rycerska, jest lepsza. No i fajnie, otworzyłem to, nie? Człowieku. I z kim jeszcze nie pogadałem? Mówicie, że pominąłem jakiegoś NPC-a z imieniem. Gdyby to było tak. Gdzieś. Kogoś. Nie wiem. Może tutaj na tej ścieżce mamy i grzyba, i zobaczcie, ludzi. Pogadamy, nie? Nie masz nic do roboty? No mam, coś tam. Może on. Nie. A tutaj, Ugolf. To ty jesteś tym obcym. No. Jeśli szukasz miejsca do spania, to zapraszam do mojej chaty. Fajnie byłoby mieć towarzystwo. Z Realem Valladolid? A oni nie grali z nimi ostatnio? Kurna, to jakiś ważny mecz, czy nie? Czy nieważny? Dobra. Czym się zajmujesz? To czym się zajmujesz? Jestem Ugolf. Najlepszy zabójca orków, jakiego widziała ta wioska. Więc co tam robisz? Gotuję zupę i piję. Już nie poluję na orków. Zrezygnowałeś z jakiegoś konkretnego powodu? Złożyłem przysięgę. Na mój topór. Brzmi głupio. To prawda. Chodziło o zakład. Jaki zakład? Że wypiję butlę tunelowego bulgotu. Bez padania na glebę. Sądziłem, że to nie problem. Ba, żeby to było takie proste. Przez te pomyje urwał mi się film. Nie pytaj o szczegóły. Tunelowy bulgot? Co to takiego? Najpotworniejszy istniejący alkohol.
woda z piekła rodem. Pewnie nie jesteś po prostu dość twardy. Próbujesz mnie obrazić? Ktoś, kto nie potrafi nawet pić, nie ma po co polować na orków. Dość tego. Piłeś kiedyś tunelowy bulgot? Jeśli zdołasz to przełknąć i utrzymać się na nogach, to pójdę z tobą. Stoi. Dawaj. Daj mi ten tunelowy bulgot. Myślisz, że trzymam to w domu? To zdecydowanie zbyt niebezpieczne. Zaraz trochę dla ciebie uważymy. Wciąż jednak potrzeba mi paru rzeczy. Co? Proszę. Dobra, masz tu składniki? Masz tu wszystkie składniki. Przygotuj się na niezwykłe doświadczenie. Żuwaczki, pełzacze i alkojagoda. 20 sztuk alkojagody, naprawdę? Dawaj tę wódę. Może zapiszemy sobie grę przed tym. Ogarniemy, jak to działa. Dawaj wódę. Proszę. Jakiś polski duch puszczy. Jesteś napakowany niczym bawuł. Jeśli zechcesz, pójdę z tobą zapolować na orków. Masz. Z pewnością tobie przyda się bardziej niż mnie. Okej. Dał mi tunelowy bulgot, receptury chyba, tak? Zobaczcie, mamy towarzysza. Taki zastępca koperka, można powiedzieć. Kiedyś może ich poznamy. Zobaczymy jeszcze. Znajdę tu jakieś łupy? Jesteś taki, jaki jadłem kiedyś. Zawsze starasz się coś dorwać, niezależnie od tego, ile kłopotów może to spowodować. Można chodzić. Jest tu coś? Jasne. Czego szukasz? Złota! Rudy! Rudy! Rudy. Niedaleko stąd, blisko klanu Wilka, jest mała dolinka. Ruda wychodzi tam aż na powierzchnię. Jeśli masz kilof, wystarczy kopać. Dolina jest trochę wyżej, trzeba przejść nad zwalonym drzewem. Dobra, nauczysz mnie czegoś? Nauczysz mnie czegoś? Właśnie mnie było ci trzeba. Żaden z tamtych nie może się ze mną równać w zakresie rozwalania orkowych łupów. Za 50 brył rudy pokażę ci, jak to się robi. Okej. Zajmij się swoimi sprawami. Chcesz? Muszę rudę dla Ulgofa zdobyć. Mówicie, że tam w tej chacie kowala była jeszcze jedna ciężka skrzynia? Co wy gadacie w ogóle? Wiem, człowieku. Dwie ciężkie skrzynie w jednej chacie? Człowieku, czego chcesz? Człowieku, czego chcesz? Gdzie? Jakaś moneta. Nie, no szczerze, gdzie? Człowieku, czego chcesz? Nie, no ludzie, no jedna skrzynia tu jest. Jedna jedyna, może na dole gdzieś, może... Może lepiej nie zwalaj tego na innych. Czemu ze mną nie idzie? Nie wiem. Nie masz nic do roboty? Nie mam pojęcia. Ten gość kłamał, nie ma drugiej. No, może kiedy mu rudę przyniosę, wiesz, to wtedy będzie ze mną szedł. Nie mam pojęcia. Idziemy tam. Ale faktycznie nie idzie ze mną. Chyba, że, nie wiem, wczytam grę i zobaczymy, bo mam przez wypicie bulgota mam tutaj zapis ogarnięty. W ogóle coś mi się mikrofon przestawił chyba, wiecie? Tak mi się, kurna, wydaje. O! Zajebałem w mikser i działa. Ten mikser, którego kiedyś kawą zalałem, wiecie? Czasem lekko szwankuje. No. Dobra. To ja. Dobra. Dobra, pijemy i zobaczymy, czy będzie za mną szedł. Jesteś napakowany niczym bawuł. Jeśli zechcesz, pójdę z tobą zapolować na orków. Masz. Z pewnością tobie przyda się bardziej niż mnie. Ciebie to nie obchodzi. Okay. Nie idzie za mną. Zajmij się, nie masz nic do roboty. Nie wiem dlaczego, ale nie idzie za mną. Gorzej już być. Ciekawe, nie? To nie obchodzi. Kurna. Ludzie, no. Co to ma być? No dobra, spadamy, idziemy na górę. Zobaczymy, jak to tam wygląda. Fjalf. Co dostanę za moją pomoc? Lubisz złoto? Dostaniesz go pełen kufer. Okay. Więcej niż zdołasz unieść. Więcej niż zdołam unieść? Jak dla mnie. Możesz sobie nawet wziąć całe to złoto. Mnie tam ono niepotrzebne. Całe złoto? Szukam kowala. Szukam kowala. Przychodzisz więc we właściwe miejsce. Nawet jeśli to orkowie kontrolują nasz piec, to wytapiacz rudy Ingvar i tak jest mistrzem swojego fachu. Sława jego ostrzy wykracza poza granice naszej krainy. On pójdzie z tobą chyba podczas odbijania kopalni. A może, wiesz? A może musisz najpierw koperka odesłać do domu? Co, próbujemy z koperkiem?
Kurna, ale to szkoda chłopa, nie? Ja go tam zostawiłem pod tym mostem. Dobrze ci radzę. Czy nagrywasz swój głos podczas... Simon? Prosiłbym o jakąś tutaj, wiesz, jakiś tłumacz, nie wiem, może ktoś jest w stanie przetłumaczyć? Za tobą chodził od razu. To wiesz, przeteleportujemy się do Faring. Odeślemy Koperka, do domu niech idzie. Na ten czas, niech sobie tam odpocznie z kolegami. I sprawdzimy, czy faktycznie w tym jest problem, czy może nie. Zaraz wszystko ogarniemy. Czyli co, jak Bayern przegra mecz, to odpadają, tak? Jakby nie mają mistrzostwa. A które miejsce mają? Drugie, trzecie? Nie wiem, jak to tam wygląda. I to tutaj chodzi o Ligę Mistrzów, czy o jakąś inną ligę? Nie wiem, Mistrzostwo Niemiec, czy coś takiego? Wracaj, Koper. Wracaj. Nie wiem nawet, którędy on tutaj ma wrócić, ale no niech idzie. Z Bogiem, Koper. Z Bogiem. Widzimy się w Redok, przyjacielu. Tam uważaj na siebie tylko, żeby ci jaki ork czy cieniospór nie zgwałcił po drodze. Będzie dobrze. Musi być dobrze. Znaczy, wiadomo o co chodzi, nie? I teraz skoczymy do tamtego czopka. I zobaczymy, czy może on będzie chciał do mnie dołączyć. Tam na górze powinien być to. Lecimy. W ogóle dzisiaj Remigiusz Maciaszek odpalił streama na YouTubie i przeglądał telewizory. Sobie jadłem akurat obiad i siedziałem tam. A tak się składa, że akurat wczoraj gadaliśmy o nim, więc... Czy przedwczoraj? O, chodź ze mną. To nieźle, nie? I o tym, że nie ma go na YouTubie. Nie, to już jest. Ten jeden raz. Ugolf. No dobra, mamy towarzysza. Czyli widzicie, jednak sprawa była taka, że Koper. Liga niemiecka. Są na drugim miejscu i mają jeden punkt straty do Borussii. Kurno, fajnie, gdyby Borussia wygrała. Zostaw mnie w spokoju. Tak po prostu. Jeżeli Bayern od tylu lat wygrywa, no to fajnie, gdyby czasem wygrał też ktoś inny, nie? Zabójca orków? Jak wygra ktoś inny, to będzie fajny taki impuls dla różnych innych drużyn, że da radę pokonać tego najlepszego. Że warto walczyć. Tutaj coś wartego uwagi jest? Kufer? Nie, to nic chyba. No dobra. Spadamy, idziemy niżej i zobaczymy, jak to tam wygląda. Wagon, ja o tobie mu pisałem i też oglądałem te telewizory. Ale komu o mnie pisałeś? O co chodzi, panie Aroczan? Masz magiczne tamburyno na stole. Ty sam jesteś jak te tamburyno magiczne. Zobaczymy, jakie questy mamy, wiecie? Tutaj z klanu Młota. Zobaczcie. Ketil potrzebuje 12 skór bizonów. Odbij kopalnię. Orkowie spod mostu. Dziwne te misje. Pancerz Steinara. Ruda dla Ugolfa. Rzadkie trofeum i ukryta... Ja tutaj miałem jakiegoś faceta, z którym powinienem chyba wyruszyć na polowanie, czy na poszukiwanie jego towarzyszy, czyli jakiejś tam ekipy myśliwych, łowców, czy coś takiego, nie? Mieliśmy takiego questa. Powiedziałem mu, żeby poczekał. To teraz możemy do niego iść i jakby wykonamy to zadanie, to sobie wyjdziemy z klanu, trochę powalczymy może, czy coś takiego. Mówisz, Koper jest przystojniejszy niż on. Wiesz... Ja tak się zastanawiam, czy oni przypadkiem nie wyglądają tak samo z twarzy. Czy oni nie mają tej samej twarzy, tej samej głowy. Nie wiem, może tak, może nie. Ale tak, no Koper przystojniejszy, wiadomo. O, Hauke, cześć. Chodźmy do obozu poszukiwaczy złóż. Pójdę przodem. Lepiej się pośpieszmy. Rokowi, on coś tam mówił, że nie mamy co robić, a ja mu, że live wagona odpala. Wagon odpala. Napisałeś Rokowi, że wagon live'a odpala? Kurna, panie, co pan? Jeszcze, dam ci popalić. Jeszcze mnie zbanuje, co ty? Panie, trzeba uważać, żeby reklamy nie robić niechcianej. Dawaj. Kurna, cyk. Ja już was dawno temu, nie reklamujcie mojego kanału gdzieś na innych kanałach. Nie reklamujcie gałgany. Lepiej nie, komu to potrzebne? Spokojnie, jeżeli ktoś ma do mnie dotrzeć, to na pewno dotrze. Dawaj, nie trzeba reklamować. Dawaj, kurna, cyk, cyk. No. Oh yeah. Pokonani, fajnie. Tylko ci moi koledzy, gdzie oni teraz są, nie wiem. Mam nadzieję, że żyją i że mają się dobrze. Koleś ma strzałę. Dobra. Leją się, oj, leją. Zwiadowca klanu, dobra, wszystko wziąłem. I gdzie są moi towarzysze teraz, powiedzcie? To jest bardzo ważne. Dobra, jeden jest.
A ten drugi, z którym szedłem na polowanie, on stoi gdzieś tutaj? Jest, mamy go. Nie, to nie on. No to gdzie on jest? Tu? No gdzie on jest? Zwiadowca? Ty, no bo zgłupiałem, no. On gdzieś na mnie czeka, czy pobiegł tak? Może on już pobiegł tam do tego obozu, czy gdzieś? Nie wiem, kurna! Raczej tak luźno mu to napisałeś, mówisz. A, no to dobra, to spoko. Myślałem, że jakąś tam reklamę robiłeś, wiesz? Miło się z tobą gadało. Uwierzcie mi, że nikt nie lubi, jak niego na kanale reklamuje jak się inne kanały YouTube'owe. Chyba, że on sam to robi, nie? W sensie prowadzący. Nie wiem, no znikł, nie ma gościa. Ani kroku dalej. Jeśli on będzie. Co, znowu tak orkowie ich atakują? To nigdy do niczego nie dojdziemy. Zaraz oberwiesz. Dobra, tutaj sobie zdobywca zbieram. Cóż, co się mamy da. Problem. Zajdę tam niżej, wiecie? Nie, nie, odejdź od ogniska, nie chcemy, odejdź. Może lepiej. Poszedł przodem, no zaraz zobaczymy. W krzakach pewnie stoi i czeka aż podejdę. Pewnego dnia to wszystko. No problem taki, że go tutaj w tych krzunach nigdzie nie ma, wiesz? Ja wiem, może faktycznie. O, i tu jest! Miałeś rację, panie! Był w krzakach, tylko że innych niż te krzaki, na które ja patrzyłem. Dobra, wiecie, ja sobie zapiszę grę. To jest dobry moment na taki poważny zapis. Bo tu widzę, że już komplikacje jakieś mamy. Zapisałem? Nie, nie zapisałem? Dawaj jeszcze raz. Teraz zapisałem, dobrze. Idziemy. Jak jego mam nazywać? Ugolf. Muszę to zapamiętać, to jest nasz nowy przyjaciel, nowy towarzysz. Ugolf. Ugolf przyjaciel. Ugolf towarzysz. Musimy się nauczyć, jak go tutaj nazywać, dobrze, poprawnie. Idziemy, zobaczymy ten obóz, o którym on mówił. Tamten facet, dla którego wykonujemy zadanie. Tu widzę, mamy po lewej stronie jakiegoś tygrysa szablozębnego. A wiecie, co to oznacza? Że skorzystamy z ekipy, która teraz tutaj jest i postaramy się dupnąć go troszeczkę. Tam są też bizony, a wiecie, co to oznacza? Że z bizonami też będziemy walczyć. Potrzebujemy ich skór, więc... A może z goblinami najpierw? Nie, myślę, że najpierw ten tygrys. Najpierw tygrys, zdecydowanie. Potem gobliny, a na końcu bizony. Jakoś to ogarniemy. Żeby te bizony tylko nie uciekły. Okej, no. Dawaj, panie tygrys. No, towarzysze, broni. Dajemy czadu? Czy nie? Chyba dajemy, nie? Jasne, że dajemy. Dawaj, mocny cios. Oni tymi toporami wielkimi, to kurna. To jest nowy koper, to jest ten. Young koper. Koper junior. No i mamy to? Chyba mamy. Pokonany? Pokonany. A masz, parszywa bestia. Ja tak samo mu powiedziałem właśnie. Tej bestii w sensie. Dobra, goblin, dawaj. Nie trafiłem. No, pewnie będzie goblin. A, szaman jakiś, nie? O, tu jest goblin, co on tu robi w ogóle? Co to za goblin tutaj? Dawaj, pomagamy. Goblin szaman będzie na pewno, no. Oła. Zobaczymy zaraz. Dawaj, ładnie. Nikt nie będzie za to. Ale zadaję, powiem wam, że zauważalnie większe obrażenia. Te 10 punktów obrażeń, a widać różnicę. No zarycz, no. No zarycz, no. Dziękuję za donejcika, Nunes. Kurna, znowu taki donejcik duży. Bardzo mi miło, dziękuję. Pozdrawiam, kurna. Pozdrawiam. Wagon, mów na niego koper, tak jak Geralt każdego konia nazywał płotka. Wiesz, jest jakiś sposób faktycznie na to, na nazywanie ich wszystkich, tych towarzyszy moich. Dawaj. A, dostali. No i teraz musimy to jakoś dobrze rozplanować, bo nasi towarzysze będą bić te bizony. Dawaj. Będą je bić. I my potrzebujemy ogólnie 12 zabić sztuk. 12 bizonów, to dużo, bo oj, bardzo dużo. Dobra. Bardzo dużo bizonów. O kurna, wyrwałem. No. Tu mamy chyba tylko 5 sztuk, więc będzie trzeba jeszcze ich poszukać, ale one są wszędzie i tak biegają. Dosyć pospolite zwierzęta to są. Tak biegają wszędzie, to na spokojnie, nie? Kurna. No, panowie, nie możecie sobie z bizonami poradzić. No dawać, dawać. Raz. Kurna, bo ja też mam problemy. Ja też mam problemy z bizonami, jak widać zresztą. Wypijemy szybko mikstureczkę. O, jeden bizon nie żyje. Cudownie. Dobra. Oj, nie mam wytrzymałości. Leczymy wytrzymałość. A dlaczego nasz kumpel nie atakuje? Powinien atakować. Dawaj, ładnie. Kurna, tak pan. Powiem wam, że kolejny nie żyje. O, ja też nie żyję. Cudownie. No, fajnie.
Kurna, jakiego donata dostałem, nie? 50 zł. Bardzo dużo pieniędzy. Dobra, dawaj. Poszło. Dawaj, cyk. Ja chyba każdego muszę trafić z łuku, żeby koper atakował ich. Nie tylko tego jednego pierwszego, ale żeby każdego atakował. Dobra, leczymy się. Ciuch, ciuch, ciuciu, train. No, dawaj. Dawaj, 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 dawaj. Kurna, to jak lawiruje między bizonami. Bam! Dupa shot. Uciekam, dupa shot, uciekam. No, dawaj, dawaj, jeszcze uciekam bardziej. Dobra, jeden bizon nie żyje. Tutaj, a tak! A dlaczego mam schowany miecz? Dawaj, wyciągaj to, no co ty? A, bo oni wszyscy biją tego kolesia tam, dobra. Pomagamy oczywiście, no. Ładnie. Trafiony, ładnie. Koper powinien znowu wszystkich bić. Takie mam wrażenie przynajmniej. Dobra. Pokonany. O, tu goni mnie jeden. Dobra. Jeden. Żeby to był jeden. Kurna, uciekaj! Bezi! 9 punktów życia mi zostało. Szybko leczymy się. Nie nazywaj go Koper, bo Koper jest tylko jeden. To jest Ugol. Koper Junior, nie wiem. Albo Tania Podruba. Możemy go tak nazywać. To jest Tania Podruba, rozumiesz? Dawaj, dawaj. Drugiego takiego Kopera na świecie nie ma, więc... Dawaj, trzeba... Trzeba nazywać go Tanią Podrubą. Może on by chciał być kiedyś taki jak Koper, ale nigdy taki nie będzie, bo Koper jest tylko... Tylko jeden. Dobra, wszystko podnosimy. Tutaj też martwy bizon. Ile tam rzeczy z tych bizonów? Jakieś rogi, te poroża tutaj mamy. Mamy też... mamy też ten... Skórę mamy. No wszystko dużo, nie? Wszystkiego dużo jest. Nie wiem, czy w tym obozie. Ja słyszę, jak ktoś gada tutaj. Ciekawe, jakiś obóz chyba jest wyżej. Może orkowy, bo to chyba był taki orkowy głos. Właśnie. Nie wiem, może tak. O! Czy wy to widzicie? Ogr. O kurna. Jaki taki opalony jakiś, nie? No. Nie wiem, no bijemy go. Dawaj. Trzeba go bić. Mam nadzieję, że sobie poradzimy. A poradzimy sobie na pewno. Będzie okej. Dobra. Koper, mógłbyś go zaatakować, wiesz? Pomóc koledze naszemu. Dawaj, no. Ja wiem, że to nie jest Koper, ale nie mogę się odzwyczaić od tego, że biega za mną Koper, więc... No, kurna. Dawaj, pomagamy od tyłu, go napadniemy tutaj i napastujemy go mieczem. Dawaj, raz, dwa, dobrze, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Dobra, o, pokonany. Oberwałem, ale nie jest tak najgorzej. W sumie to wyszło całkiem nieźle. Pokonany. Dawaj. Nie no, koperka wysłaliśmy do domu. Koperek już w domu jest, na spokojnie. O, patrzcie, ruda. No i to chyba magiczna? Nie, to zwykła. No ale dobra, zwykła też może być. Ja nie narzekam, jest okej. Dawaj. Bierzemy to. Wszystko. Cy. 10 sztuk moje. Oh yeah. To jest życie właśnie. To jest właśnie miłość. Mam jakieś jaskinie tutaj. Sobie jeszcze spojrzę, jakieś grzyba wezmę. Nie ma tu jakichś jeszcze watachy, wilków, czegokolwiek. Do czego... O, tygrysy, do czego można by wykorzystać naszą drużynę. Dawaj. Nie trafiłem chyba, niestety. A może i stety. Dawaj, dawaj, mamy szablo zęba. Czy ząba? Szablo ząb. To jest ząb, a nie zęb. Szablo ząb. Dobra. No niech podejdzie. Koper tam poszedł. Ej, Koper walczy z nimi solo? Nie wiem. Dziwna akcja. Zabij pełzacza? Co się dzieje w ogóle? Ej, tam jacyś ludzie z jaskini wyszli. No okej. Ja nie mówię, że to dobrze czy niedobrze. Tak dziwnie po prostu. No, dobrze, dobrze, panie. Dawaj go, no. A tak? Świetnie. Kurwa, nienawidzę tych bestii. Ja też właśnie ich nie lubię. Dawaj jeszcze. Cyk. Normalnie misja się wykonała sama. Dawaj. Nikt nie będzie za tobą tęsknił. To jakiś Brand. No, panie Brand, musisz pan poczekać, ja idę koledze pomóc, wiesz, tutaj wyżej. Bo biją go dwa tygrysy. Szablozęby, ząby, szablozęby go biją. Dobra, dawaj tego. Trafiony, ładnie. No, kurna, bo widzę, że nasz nowy Koper to nawet jednego ataku wyprowadzić nie może. Ma jakiś duży problem tutaj, wiecie? Z atakowaniem. Ale to nic nie szkodzi, ale to i tak musimy... Dawaj, no. Musimy dawać czad. Z tym jednym to raczej sobie powinienem poradzić. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mówię, no raczej powinienem poradzić, ale czy sobie poradzę, to... Nie wiem.
Może dobrze, jakby tamci koledzy mi też pomogli, nie? Ale to tak ciężko będzie ich prosić o pomoc, bo są daleko ode mnie. I oni za mną nie idą, to ja szedłem za nimi. Znaczy za nim, za tamtym jednym. Dobra, ładnie. A tamci, co wyszli z jaskini, to możliwe właśnie, że oni są związani z misją dla tamtego gościa. Że to on właśnie ich szuka. Mamy następny level. Świetnie. Dawaj. Właśnie ich szukał. Ładnie, no. Dawaj, Young Copper. Bijemy się. Mocny cios. Świetnie. Jeszcze jeden mocny cios. Pokonany. Bestio. To nie Copper, nie odzieraj go z jego tożsamości. Z Young Copper. Dawaj. Nauczymy się jakoś do niego tutaj zwracać, mówić. Tak, żeby on to był on, a nie ktoś inny. Spokojnie, przyjdzie na to czas. Fajnie, bo mamy level 32 już. Cudownie. A co jak Copper nie wróci do domu i będziesz go miał na sumieniu? Panie, wypluj pan takie słowa. Co pan tu mówisz w ogóle niedobre takie? Jasne, że wróci do domu, bo ma dom. Jesteśmy na miejscu. Patrz, ogień wciąż się pali. Nikogo tu nie ma. Czujesz to? Nie. Co? Pełzacze. Sprawdź w jaskini. Może poszukiwacze złóż jeszcze żyją. Ale my wiemy, co z tobą? Że... Jestem poszukiwaczem złóż, a nie mam nawet kilofa. Dalej, ty się tym zajmij. Żółtodziób. Ale przecież my już wiemy, że to jego koledzy żyją, bo wyszli ze środka i bili się nawet z tymi pełzaczami. No ale dobra. A ty, no dobra, to co ja, to ja mam tam sam z moim nowym koperkiem wejść. No dobra, to wejdę. O, ruda. Kurna, pozyskujemy co się tylko da. Nieźle sobie radzę w tych mroźnych stronach. Sposobem można wiele zdziałać, wiesz? Jest całkiem w porze. Dobra, pełzacz. Nieźle. Co my tu mamy? Mamy chrząszcza, nieźle, nieźle, dobra. Dawaj, cyk. Spoko. Spoko, tutaj też mamy, tutaj też mamy. Ruda leży, no bierzemy ją. Jeszcze pewnie i tak pominę dużo. Ale co jest, to bierzemy. Dobra, chrząszcze podeptane, to mięsko z chrząszcza. Jednego, mięsko z chrząszcza tutaj, czekajcie, zaraz weźmiemy jeszcze jednego. Może wrzucę trochę też w HP? W sensie w punkty życia? No wrzucam przecież, już tyle punktów w życie władowałem. Ale muszę też rozwijać postać, wiesz, tak w walce, nie? Żeby siłowo dawała radę, a nie tylko życie. No dawaj. Jak minął dzień, źle. Dzisiaj zły dzień. Zły dzień, który będzie się za mną ciągnął jeszcze przez wiele innych dni. Dlatego liczę na to, że właśnie poprawi ci mi humor transmisją dzisiaj. Nareszcie. Bałem się, że już nigdy się stąd nie wydostanę. Wszystko jest już w porządku. Tak? Trzeba będzie ciężko pracować, żeby nadrobić stracony czas. No, mam tu coś dla ciebie. Dawaj nagrodę. O, rudę otrzymałem, 5 sztuk. No i dobra. No i zajęli mi, zobaczcie. Tutaj żyłe rudy niestety. I to dwie. Ale lipa. Ja bym tutaj pożyłował te rudy, a tutaj no, szkoda. No dobra. No i cyk. Tak samo jak ja mam nadzieję wam poprawić humor, tak mam nadzieję, że i wy mi go poprawicie. Już mi go poprawiacie. Sam fakt, że tutaj jesteśmy, jest z kim porozmawiać, nie? To fajnie. Dobra. Ocaliłeś nas. Myślałem, że pełzacze nas zabiją. Masz tu trochę rudy. A, dzięki. No dobra, no. To chyba w zamian za to, że zajęli mi te stanowiska, wiecie? O, tutaj też leży ruda, widzę. Potrzebujemy 100 sztuk rudy, kurna. Ale lipa. No jasne, że... Nie ma tu nic ciekawego. Nie ma tyle rudy. Kurna. Tutaj, dawaj. O, tu jeszcze coś leży. Też wezmę. Robota wykonana. Hukę. Już po pełzaczach. Dobrze. Zostanę tutaj i pomogę chłopakom w zdobyciu rudy. A co ze mną? Proszę. Ten amulet dobrze mi służył. Teraz należy do ciebie. Co to za amulet? Zdolności myśliwskich. A, to ja nie potrzebuję czegoś takiego. No ale fajnie. Zdolności łowieckie plus 15. Może być. A my, no szukamy trochę. Trzeba się rozglądać za złożami rudy. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Klan Młota. Tak, na prawo jesteśmy. Od klanu Młota. No dobra. Przejdę się, sprawdzę tutaj jeszcze wyżej, czy coś jest. Wagon, jak potrzebujesz pomocy, nie mrugaj. Jak mam nie mrugać? Ciężko jest bardzo nie mrugać, wiesz? A tu wyżej coś jest? Dalej obchodzimy klan Młota, z tego co widzę. No dobra. Ominąłem jedno złożenie? Nie, na pewno nie ominąłem. Chyba, że jednak, ale no, wydaje mi się, że nie. Raczej nie. Dobra, leczymy się. Miksturę sobie wypiję. Mamy wilki do pokonania, no i trzeba je rozwalić. No tak pojedynczo na razie postaram się. Wiecie, mam kumpla, ale to nie znaczy, że musimy od razu tutaj
na całą watachę się rzucać. Bizonu musimy szukać. Gdzieś jakiegoś bizona jednego z drugim trzeba pokonać. I? Dobra. Firok, dziękuję bardzo, pozdrawiam. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. Wiesz, bardziej chodziło mi o poprawę humoru, takie na zasadzie waszego towarzystwa i rozmowy z wami. No ale doceniam, tak czy siak. Miłego oglądańska, panie dzieju. Dobra. O kurna, dostałem. No. No dawaj, dawaj, dawaj. Kurna, muszę się wyhealować, wiecie. Leczymy się miksturką. O fuck. No to kłopot. Dawaj, dawaj, mięska sobie zjemy. Dobra. Mówisz, że zdolności się przydadzą łowieckie, żeby nosić pancerz Nordmarczyków? No okej, nie wiedziałem o tym nawet, nie zwróciłem na to uwagi. No spoko, no jeżeli będzie trzeba, to będzie trzeba, tak? Jak to w życiu, panie? No jak coś trzeba, no to coś trzeba, nie? Tak po prostu. Dobra, to mamy, ładnie. Ładnie. Nienawidzę tych bestii. Świetnie. No dobra, idziemy wyżej. Masz już 12 skór bizona. Ja mam 12 skór bizona? Co ty mówisz? Zabiliśmy 5 bizonów dopiero. A ty mówisz, że już mam? Mówisz, że złoża są bardzo często dobrze ukryte. O, tu mamy bizony. No i patrzcie, jak ładnie. Cyk. Zapisałem? Nie wiem. Mam nadzieję, że tak. Dobra, niech on się bije tutaj. Ja ucieknę, żeby mnie cała ta reszta nie biła. Chociaż one i tak będą mnie tłukły pewnie i to mocno. Nie wiem, może tutaj wejdę. A koper niech tam działa. Zaraz do niego dołączę. Tylko niech ta cała gromada przestanie mnie atakować. Byłoby miło. Tylko niech go atakują jak porządne bizony, nie? No on na razie z jednym się tłucze. No dobra to. Jeżeli ma taki komfort, że może się bić z jednym, a cała ta reszta go nie bije, no to... To dobrze, nie? Miałem chyba z 8 skór wcześniej? Skąd ja miałem 8 skór, weź powiedz. O, skór, czybyk. Mamy tutaj ten, goblina szamana. No to w ogóle nie fajnie. Dobra, idę mu pomóc. Musimy to załatwić jak najszybciej się da. Dawaj, mocny atak. Mocny atak. Dobra, nie trafiłem. Fajnie. Cudownie. Kurna, bronimy się, no. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Dawaj, 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 koper. Dobra, jednego mamy pokonanego. Szybko muszę się wyleczyć. Dawaj, szybka mikstura. Gdzieś słyszę tego goblina cholernego, który tam jeszcze biega. Też niedobrze, nie? A gdzie on idzie? Naprawdę na goblina? Ludzie, no żartujecie sobie chyba. Kurwa, to jest zwykły goblin. Dlaczego on bije zwykłego goblina w dupę jeża? No ludzie, to tak nie powinno być. Zwykłego goblina wziął, zaatakował. Jak tam przecież mamy bizony do pokonania. Znowu się muszę wyleczyć, tego mięska trzeba zjeść dużo. Z łuku, panie, co pan? My z łuku praktycznie nie korzystamy. Mamy tutaj porządną broń, dawaj. I z tej broni właśnie trzeba korzystać. Dobra, bizony, dawaj. Dawaj. Kurwa mać, no. Niestety. Czy jestem w krainie lodu przed pustynią? Tak, jestem w Nordmarze przed pustynią Warant. Tak wybrałem i tak jest. Chujowo, znowu te wilki trzeba zabić, no dawaj. No, może jednak będzie trzeba w ostateczności z tego łuku pokorzystać troszeczkę więcej i pomóc koperkowi w zabiciu tych bizonów. Takie mam wrażenie. No dawaj, dawaj, panie wilk. Dawaj, ładnie. O, ładnie. Ładnie. O, ja trafiłem, on trafił. Tak nawet nieźle trafiamy. Pokonany? Nienawidzę. Pokonany, dobra, ja sobie od razu skórę wezmę. Z białego wilka. No i co? Zapraszamy kolejnego. A może, wiecie, przed bizonami tamte gobliny zaatakujemy, pozbędziemy się ich. Bo jeżeli te gobliny mają nam przeszkadzać podczas walki tutaj... No może być ciężko, nie? Dobra. Może być ciężko, zwłaszcza, że tam jest ten szaman, goblin. Z którym tak nie do końca chciałbym mieć do czynienia. Zwłaszcza, kiedy to on atakuje mnie, a nie ja atakuję go. Z daleka. Dobra. Mamy to? Mamy to. Pokonany jeszcze jeden. Parszywa bestio. A masz, parszywa bestio. Trzeba się wyleczyć. Niech wytrzymałość nam troszeczkę wróci. Tutaj też. Dawaj. Gul, gul. Bardzo dobrze. Zapiszę grę teraz już po każdym zabitym przeciwniku. Żeby nie być aż takim hej do przodu, trzeba uważać.
Idziesz? Panie wilk? Dawaj, chodź pan. Idzie, co ma nie iść? O, zaatakował i tak mocno. No? No dawaj, Ulgow, bijesz. No, dobrze, dobrze, trafiłeś. Gratuluję, bo wcześniej miał problem, żeby trafić. Zresztą ja też mam takie problemy. Ale, no dobra, jakoś tam idzie. Nienawidzę tych bestii, ja też. Spoko jest, zjemy sobie jeszcze dziczyznę. Dawaj, no. Wcinaj. Szybki zapis. Mamy zapis, czy nie? Mamy? Mamy, dobra. Dobra, który goblin to szaman? O, już widzę! Skurczybyka. Gdzie on jest? Tutaj, dawaj. Raz, dwa, trzy, cztery, dobra. Szaman pokonany, teraz żeby z tym czarnym goblinem i całą resztą jego kolegów sobie poradzić. A będzie w porze, nie? No, dobry jest ten goblin, kurna. Ogólnie gobliny, wilki, strasznie wkurzające są w tej grze. Ale dobra, jeden pokonany. I gdzie uciekł jeszcze jeden? Czemu on odchodzi tutaj akurat? Nie mam pojęcia. Ale z jakiegoś powodu wycofał się. Dobra. Fajnie, Ulgow go trafił. Dawaj, Ulgow! Dawaj, Ulgow! Bijesz go! Bijesz goblina! Tłucz goblina! Dawaj, po głowie! Toporem! No i fajnie. Mocny atak, powinniśmy go zabić. Nienawidzę tych bestii. Zabity, dobrze jest. Nienawidzę tych bestii. Ja Ugolf też nienawidzę. Ale no tak to już jest, że gobliny tutaj żyją. I to całkiem dziko i trzeba je zabić. Będą nam przeszkadzać. Dawaj. Szaman. Jakąś tam wódę szaman miał przy sobie. No, szamanowanie bez wódy to... To nie to samo. Trzeba dobrej wódy, żeby dobrze szamanować. Rozglądam się. Kto mnie atakuje? Chyba nikt. Nie wiem, może ktoś pod nami jest? Jest muzyka, jakby ktoś nas atakował, ale... Nie wiem. Może jakiś wilk się zapodział gdzieś tutaj. Kurna, no dlaczego mnie zaczepiasz? Może się jakiś wilk zapodział, nie mam pojęcia. Kurna, może gra już mi podpowiada wagon. Bizony, wagon. Wagon, bizony. No dobra, okej. Okay. Staramy się z bizonami. Outlastik dwójka będzie w piątek, kolego. Dawaj. Ach, trafiony, dobrze. W głowę są chyba większe obrażenia, nie? Takie mam wrażenie. Dobra, one tu raczej nie wejdą. No i dajemy szansę naszemu Koperkowi nowemu, Ulgolfowi. Ugolfowi, czy jak tam na niego mówić. Dawaj, klepiemy tego bizona z daleka. Dawaj. Dawaj, cyk. I tego nowego Outlasta też będziemy grać. Skąd ty tego domina wziąłeś? Jakiego domina? O czym ty mówisz? Jakiego domina? Panie, to jest Ugolf, a nie domin. Co ty tam w ogóle mówisz? Jakiś domin? Ty sam jesteś domin. Domino. Dobra. Okej, okay, trafiłem chyba w ogóle Ugolfa. Tak mi się wydaje. Dawaj. Dobra, biją go już tak z bliska, więc... A nie, nie biją. Jeszcze nie. Dobra. Kurna, bo mnie tu... Naprawdę! Ja nawet nie zdążyłem zaatakować dobrze. A już dostałem baty takie, że ło. Pojebana akcja. Dawaj tego bizona. Strzała w plecy dla Ugolfa. No. Dawaj, dawaj, cyk. Tych płonących strzał czy coś to nie ma sensu wymarnowywoływać, nie? Bijemy się tak jak jest. Może, o! Z pierwszej osoby. Obiecałem wam kiedyś, że przejdziemy całego Gothica 3 z pierwszej osoby. I dotrzymam słowa. Kiedyś przejdziemy całego Gothica 3 grając tylko i wyłącznie z pierwszej osoby. To jest możliwe. Chyba podczas dialogów tylko trzeba tutaj oglądać plecy naszego bohatera. A tak normalnie to możemy, wiecie, starczą ze wszystkim. Cały czas się bić tak normalnie, więc jakiś taki challenge sobie na pewno kiedyś ogarniemy. Gothic 3 z pierwszej osoby. Dawaj, cyk. Z klanu młota wziąłem tego Ugolfa. No. Oh yeah, dostał, fajnie, zabity. Dobrze. Tamten bizon, ile ma strzał w ogóle wbitych w siebie. Szkoda, że nie można ich odzyskać, nie? Witam, Lukas, widziałem bitwę, którą wysłałeś. Ale to tak na trzeźwo to chyba nie było, Lukas, co? Tak mi się wydaje. Dawaj. Tak na trzeźwo to chyba nie było. Kurna, dobra. Bierzemy Sworda. No i lejemy bizona.
Czemu zaatakował akurat mnie tak od razu? Nie wiem. Nienawidzę tych bestii. Przejdź go podczas jednej transmisji bez przerw. To jest challenge. Co, przejść Gothica 3 na jednym live'ie bez żadnej przerwy? No byłoby to do zrobienia, wiesz. Ale musielibyśmy bardzo dużo ominąć kontentu. Chyba, że przejść tak na 100%. No to dobra, okej, to jest wyzwanie. Ale to wyzwanie polegające nie na tym, że gra jest trudna, ale na tym, że jest długa po prostu i byśmy tutaj siedzieli kilka dni pewnie. Pojebana akcja. Pewnie tak by było. Dobra, to mamy. No spoko, idziemy dalej. Nie wiem. O, kolejne cholerne gobliny. Cudownie, idziemy je zabić. Gothic 3 z pierwszej osoby łucznikiem to by było coś. Nie musi być łucznik. Ktokolwiek. O! To nim do goblinów pójdziemy, to jeszcze tego szablo zomba. Zomba tutaj pokonamy. W sumie na trzeźwo wagon. Bo jak piwo wypiłeś, a potem przelazłeś 20 km, by się naparzać, to i tak do łba nic nie dochodziło. A po co te 20 km chodziłeś, powiedz? Kurna, panie, co pan? Rower było ze wziąć! Dobra, cyk! Kto to widział? 20 km chodzić, panie. Dawaj. Okej, ładnie. Ja walczę z jednym, a nasz kolega walczy z drugim. No ciekawe, kto szybciej pokona szablozomba. Mi się wydaje, że on, bo ja już nie mam wytrzymałości, która jest bardzo potrzebna. Dobra, no leczymy się. Wytrzymałość sobie wypijemy też troszkę. Mamy wytrzymałość, już jest. Świetnie. Dobra. O! Zaatakował, ale obroniłem się przed atakiem. Świetnie. No, dawaj. Aj, nie trafiłem. Kurna. Trafiony. Okej, Lukas. No to się fajnie bawiliście, spoko. Dawaj, cyk. Cyk, pewnie dużo osób poznałeś, co? A jak tam pogoda była ogólnie? Na całości tego wydarzenia? Lukas był na larpie gotykowym, gałgany. Bawili się w nowy obóz i stary obóz i w ogóle. Dawaj, cyk. Dotykali się w miejscach intymnych. Jak to prawdziwi mężczyźni. A masz, parszywa bestia. Chodzili w półnagich pancerzach, takich wiecie, żeby było widać biceps. No, to musiała być niezła przygoda. No dobra, idziemy na te gobliny cholerne. Może usiądę na chwilę przy ognisku. Napiję się piwka. Kurna, kosturem spoko się gra, jest całkiem w porządku. Zdrówko. Usmażymy sobie. Wagon całkiem sporo, to fakt. Dwa dni lało, więc taplaliśmy się w błocie jak wieprzki, ale potem słoneczko. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, panie. Kurna, to nie musiałeś się myć przynajmniej, nie? To cię tam deszcz umył. Co się w błocie nie wytaplałeś, to na deszcz poszedłeś i czysty człowiek. No i to jest życie właśnie. To jest życie. Najważniejsze by suty było widać i to tyle. No, czyli jakieś takie zasady tam panujące już poznałeś. No dobra. Idziemy na goblina. Trafiłem nawet, wyobraźcie sobie. Mogłem ich pokonać pojedynczo, ale mamy towarzysza, więc niech on tam idzie. Niech tam się bije z nimi. O, ty go tutaj, kurna, tak nieźle wam powiem. No ale to panie, to bijesz się pan, czy się pan nie bijesz? Dobra, jeden do nas idzie, widzę. Pewnie szaman też podejdzie. Takie mam wrażenie. Zobaczymy. O, raz, dwa. Dobra robota. O, szaman podejdzie. Nie tyle podejdzie, co zaatakuje. To tak na poważnie. Dawaj. Raz, dwa, trzy. Fajnie, nie wiem nawet kto mnie zabił, ale nieważne. Jak uciekł od razu, no. Zobaczył, że idzie banda goblinów. W tył zrodzi tyle. Nie ma takiego bicia. No spoko. Jeszcze raz spróbujemy. Ale postaram się tym razem tak pojedynczo powyciągać skurczybyków. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No. Pojedynczo, już tam chyba z trzy idą do mnie. No dobra, lepiej trzy niż wszystkie. Chociaż może idą wszystkie, nie wiem. Byle ten szaman gówniany nie szedł. No niestety szaman gówniany ma to do siebie, że on często właśnie lubi chodzić. Tam, gdzie jest nieproszony. Dawaj, i atakować ludzi. Swoją kulą ognia. Nędzna bestia. Nędzna bestia. Masakra, że tak marna, tak po prostu żałośnie wyglądająca istota jest w stanie zabić mnie patykiem, bijąc mnie gdzieś po kolanach, nie? To jest niesamowite. Kto to wymyślił w ogóle? No.
Okej, idzie do nas chyba czarny goblin tym razem. Przydałoby się gdzieś przespać, wiecie? Taka godzina tutaj już w grze, że ciemno się robi. Zresztą już jest ciemno zresztą, nie? Zresztą, dawaj. No i... Okej. Mamy to? Wow, ale wyrwałem. Łazana. Dawaj, bierzemy miecz, bierzemy sobie wszystko tutaj. 940 ogląda tylko... 940 osób ogląda tylko 358 łapek. Gałgany, budzimy się! No, budzimy się, gałgany! 1000 osób prawie ogląda, a łapek 300 z groszem? Co to w ogóle się matematycznie nie calculated? Co to ma być? Dobra, dawaj. Raz, dwa, trzy. Dobra. Wow! Dawaj. Nieźle. Dobra. Okej. No z tym jednym to Koper, Boże, Ugolf mógłby pomóc. Szaman nie żyje, ten mały też nie żyje, ale... No, ten czarny to będzie kłopot. Ale spoko. Jest dobrze, dawaj, mocny atak. No i... Nędzna jakie bestio. Zgranie! No spoko, dawaj, mieczyk bierzemy. Tutaj też bierzemy. Rosa poranna to też bierzemy. Tutaj mamy jakieś dzikie jagody, to też bierzemy. Królem być, szamanów królem być, haha. Pewnie to jest hymn goblińskich szamanów. Królem być, szamanów królem być. A to oni nawet nie są królem, tylko szamanem zwykłym, najgorszym, brzydkim. Dobra, gdzie idziemy tutaj tą ścieżką? W prawo i do klanu młota? Czy mi się popierdzieliło? Nie, chyba nie. Gdzie prowadzi to? Tu? Może jednak? Nie wiem. Musimy wrócić do klanu młota, bo mamy... Nie wiem, czy kojarzycie, ale mamy te bizony ogarnięte. Nie pamiętam tylko, którędy tam wrócić. Chyba tutaj, tak jak idę teraz. Idziemy przed siebie. Jakoś tam odnajdziemy drogę kiedyś. Będzie dobrze. Dawaj, Ugolf. Idziemy razem. Dzwońcu. Zdrówko. Siemano, Sylwek. Cześć. Miłego oglądańska życzę. Gdybym lepszy łuk ogarnął, ale to musiałbym jeszcze móc z niego korzystać, wiesz, a to nie takie proste. Lepszy łuk to... Duża odpowiedzialność, panie. Nie wiem, tam na dół zejdziemy i ścieżką może? Pamiętasz, jak zawsze błądziłeś w Nordmarze? No, ja niestety też. Nordmar kojarzy mi się z tym, że się zajebiście łatwo zgubić. Te wąwozy, te pagórki, jakby górki, wiesz... No te jakby takie ścieżki małe, górskie, wąskie, tak, no, ciężko tu jest. Uważaj na sakiewkę, wagon. No, trzeba uważać. Jak psina się trzyma? Całkiem okej. Całkiem dobrze. Gdzieś tam trochę udało się go przywrócić do zdrowia, wiesz? Jest w porządku. Dobrze idziemy teraz? Nie wiem. Chyba nie, bo tutaj mamy... O, fuck. Tam są orkowie. Uciekamy. Nie, to tam nie idziemy. Do orków nie idziemy. Musimy chyba tędy. O, tutaj górą. Zobaczcie, mamy... Szablozomba. To biliśmy go. Znaczy, że byłem tutaj. Zaraz się prześpię, wiesz, w klanie młota. Kimniemy się, to życie nam wróci na spokojnie. Mamy tych orków, którzy są pod mostem. Jest quest, żeby ich pokonać. Pokonamy ich, ale to na spokojnie, jeszcze nie teraz. Najpierw sobie oddamy te questy, które mamy tam wyżej. Niesamowita ścieżka dźwiękowa jest. No, jest. Warto wskakiwać do półki skalne. Często coś idzie tam znaleźć ciekawego. Okej, dzięki za info. O, patrzcie, co my tu mamy. Znowu orkowie atakują. Dobra. Jest okej. Bierzemy coś dalej. Oni tam wychodzą ze środka, są tam zamknięci i starają się wydostać, nie? Komu ja miałem dać tamte bizonowe skóry? Kojarzycie, czy nie? Ja nie kojarzę. A nie, już kojarzę. Dobra, już wiem gdzie. Nigdy do niczego nie dojdziemy. Śpiworek by się przydał jak w returningu. No! Chociaż w takich warunkach to może nie jest to najlepszy pomysł, żeby ze śpiworka korzystać. Chociaż wiesz, tam przy ognisku jakimś może. Ale lepiej się nie wtrącaj, dokładnie.
Myślałeś, że pod mostem jest stary obóz, a nie wrogowie. O! Śmieszku, heheszku. Ten od Jasona był chyba gdzieś tutaj przed nami? Z tego będzie jeszcze więcej kłopotów. Chyba tak. Oto twoje skóry. Mam nadzieję, że to zadanie nie sprawiło ci żadnych problemów. Oto twoja ruda. Tak sobie, wiesz? Tak sobie z tymi problemami. Dobra, prześpię się u niego w domu. Mam nadzieję, że nie ma żadnego problemu. Wykonałem dla niego zadanie, więc powinienem się teraz kimnąć. O, ładnie. Mam nadzieję, że Ugolf czekał. Ładnie stał tutaj. Grzecznie. Nikomu nie przeszkadzał. A my spadamy, no idziemy znowu poza klan i będziemy robić kolejne questy. Mamy trochę tego. Ukryta ruta, rzadkie trofeum. Orkowie właśnie spod mostu. Skoczymy tam pod most, zobaczymy tych orków. Gotuj z wagonem. Pierwsze danie, potrawka z książka. Co ty na to? Wiesz, widziałem już wiele różnych dań w internecie, które przypominały potrawkę z chrząszcza. Kiedyś był nawet taki moment, że to było popularne, by wyszukiwać w sieci różne takie egzotyczne dania, które przypominają chrząszcza, jakiegoś takiego właśnie zupę z chrząszcza, czy nawet samego chrząszcza, tak? Jakby są takie istoty, które normalnie jeden do jednego przypominają takiego wielkiego chrząszcza. Mieszkają gdzieś w wodzie, czy na jakichś bagnach, kurna. I powiem jedno, no nie zjadłbym tego. Raczej bym tego nie zjadł. Pokazałeś mu. Na pewno masz coś lepszego do roboty. Możesz też iść z Mortem do dolnego wejścia do kopalni, a potem on cię zaprowadzi do klanu Wilka. Okej. Biedny Koper. Koper, jesteśmy z tobą. Pamiętaj, tu masz mapę. Hopie. Cały czas przed siebie, prosto, nie? Trafisz. Trzeba tylko orków wyminąć, no bo to problematyczne, żeby ich nie wyminąć, żeby walczyć z nimi. Gdzieś tam jest Gorn, ale to wiesz, na mnie się nie powołuj. Czy Bezimienny odnalazł już swoją mamę, tatę, brata, siostrę, wujka, Zbyszka? Czy już widział łóżko, na którym go zrobili? Nie, jeszcze nie. Jeszcze niestety nie, ale spokojnie. Jesteśmy w trakcie, jakby sprawa jest dynamiczna, odkrywania swojej przeszłości tutaj. Powolutku, nie? Powolutku przed siebie. Jakby ogarniemy. Idziemy pod most, bo jest misja, żeby orków zabić, więc ogarniemy. O, tam też bizony są dalej. Orkowie z pod mostu. Z kim oni w ogóle walczą tutaj? W ogóle gdzie oni są? Bo tu nie ma żadnych orków. Co to ja za dźwięki słyszałem pod tym mostem? Ej, mieli tu być... O, są! Mamy ich. O, żeż kurna, i to jak dużo. Pojedynczo tak bierzemy, nie? No to jednak są. Xardas 96. A panie, dziękuję ogromnie i witam w zacnym gronie zielonych gałganiarzy. Pozdrawiam. Bogaty szturmowiec. No dawaj. Pana szturmowca. Ale wyrwał. A to ładnie. Wow! Dlatego nie możemy się jakoś zbliżać do tamtych innych teraz zbytnio. Dobra. Nie możemy się do nich zbliżać, bo zaczną mu pomagać, za to z jednym ciężko nam wygrać, a co dopiero bić się tam z sześcioma naraz. Dobra. Mamy go? O, nie jest ze mną aż tak źle. Nie, no nie jest, okej. Nie jest z nim aż tak najgorzej, ma rację. No dobra, skradamy się. Kolejnego trzeba do siebie tutaj zachęcić do walki. Krzyczą tam na górze, drą się. Jak uderzył Ugolfa. Zamachnął się na mnie, uderzył biednego Ugolfa. Znowu to zrobił. Ciekawe, nie? Ładnie. Dawaj mocny cios. Dobra. Jeszcze raz to samo. O, Ugolf, dziękuję. Mocno mi pomógł teraz. Znowu to zrobił. Ładnie. Okej, chyba to mamy. Nie? Trzeba było ze mną zadzierać. Zdecydowanie, nie trzeba było z nami zadzierać. Orkowie spod mostu, dawaj. No i co? Skradamy się do kolejnego. Który tym razem nas zaatakuje? Okej. Ten. Ugolf coś taki niepewny siebie. Dobrze ci idzie. Tak, Ugolf niepewny siebie jest dokładnie, ale nie trzeba było z nim zadzierać. Jak już udało mu się zabić orka, to już wiesz też. Spodnie mu... ten... Dawaj, no. Spodnie mu urosły trochę. Nogawki trochę się poszerzyły. No. Teraz Ugolf jest szeroki w spodniach. No, Ugolf, bijesz, dawaj. No, okej.
Wyszło całkiem nieźle. Oj, tutaj nie trafiłem, ale... Dobra, trafiłem. Ładnie. No musimy go dać działać po plecach, co? No, ładnie. Żeby on nas nie działał, a będzie okej. No, mocny atak. Kurna, no nie mogę trafić, no. Za blisko jesteśmy jego kolegów. Nie jest ze mną aż tak źle. Musisz lasami, górami i koper. Tak jak pamiętasz, jak my to przeprowadzaliśmy, tę operację, po prostu biegniesz przed siebie i nie oglądasz się za siebie. Nie patrzysz, co obok ciebie. Nawet pod nogi nie patrz, tylko biegnij. Tam, gdzie widzisz, tam biegnij. I w ten oto sposób przeprowadziliśmy właśnie spod Montery aż do Faring, naszego koperka. Dzień dobry, wagonie i czat. Dużo mnie ominęło, Lexus. Kurna, znowu z donatem przyszedłeś tutaj. Czy dużo ci ominęło? No troszkę. Troszkę ci ominęło, panie Dzieju, bo już gramy ile? No godzinę to na pewno. Godzinę to już na pewno gramy. Dziękuję za donatecika. No i miłego oglądańska życzę. Co, podejdą? O, podejdą, jasne, że tak. No, zapraszam pana orka. Chodź, chodź. Zapraszam, zapraszam. I? O nie, drugi idzie. Kurna, ten... Ajaj. Dobra, to ja biję jednego. Koper bije drugiego i tak to może wyglądać. Jamik, siemano, cześć. Miłego wieczoru i oglądania wszystkim życzę. Outlast 2 w piątek? Tak, tak, wszystko na to wskazuje, że w piąteczek, piątunie gramy w Outlastika. Tak jak zresztą to miało miejsce, no, w tamtym tygodniu, nie? Miłego oglądania. Dobra, ciekawe, czy będę musiał pomóc zaraz? Nie, to mi trzeba pomóc, kurna. Dostałem reklamę. Korzystaj z nowoczesnej diagnostyki wątroby. Śmiechom nie było końca. Moja wątroba nie wymaga żadnej diagnostyki. Już nie. Już nie. A ja badałem wątrobę i kurna, zdrowiutka, panie. Zdrowiutka moja wątroba jest. No. No, dawaj, dawaj, dobra. Dobrze. Fajny atak. Dobra. Dobrze, znowu. Ale idzie, kurna. Nie trafiłem. Jeszcze? Trafiłem. Koper nie trafił tym razem, dziwne. Okej. Znaczy dziwne, no. Nieważne w sumie. No. Kurna, koper go tam naprawdę męczy. Nie? Naprawdę go koper męczy. Idzie drugi. O kurna, ale wyrwałem. Muszę się wyleczyć, czekaj. Healujemy się. Dobra, koper jednego pokonał. Teraz bijemy drugiego, pomagamy naszemu przyjacielowi. Raz, dwa, trzy, świetnie. No to nie koper, zapominam, kurna. Ugolf. To Ugolf jest, wiem. Wiem, ale o tym zapominam. Niestety. No, a kurna. Mam pamięć złotej rybki. Cyk. No. Bierz, dawaj, no. Okej, chyba go mamy. Wydaje mi się, że tak. Mamy go. Orkowie spod mostu. Dobra, komu ja tylko muszę oddać questa z tymi orkami spod mostu, pamiętacie? Kto tego questa potrzebował od nas tutaj? No nie wiem. Naprawdę nie wiem. Trzeba to będzie ogarnąć. Wszystkich zlutowałem? Chyba tak, chyba jo. Tu mamy Alko Jagodę, bierzemy ją. Jeszcze niżej zobaczymy też, czy coś tam dla nas jest wartościowego. Ognista pokrzywa? Ile nam do poziomu brakuje? No, trochę nam brakuje. 3900 punktów tutaj. Doświadczenia. No, spoko, nie? Czy w tym modpaku magiem ciągle całą grę przechodzi się z kulą ognia, bo dopiero po wybraniu ścieżki są lepsze czary? Nie wiem. Nie gram magiem, nie grałem tutaj, więc... Więc nie podpowiem, ale może ktoś wie? To ci podpowie z czatu. Farim? Farim? Ale chyba nie da się już pogadać z nim o tym? Dlaczego? Nie, no pójdziemy, sprawdzimy, wiesz? Koleś na wieży. Pójdziemy, sprawdzimy, ogarniemy. Może jednak. Może jednak się da. Dobrze by było. Gdyby się dało. Oh yeah. Są lepsze czary dostępne wcześniej, mówisz, tak? Czyli nie trzeba tam do czwartego rozdziału czy kiedyś tam czekać. Spoko. Koper, tyle z tobą przeszedł, a ty pierwszego lepszego kolegę nazywasz jego imieniem. No to, ale to dobrze, no bo jestem tak związany, tak, wiesz, tutaj z koperkiem. Zostaw naszym. Mnie w spokoju. Tak, jesteśmy połączeni miłością, że po prostu widzę koperka w każdym innym mężczyźnie na tym świecie.
I no to jest problematyczne. To jest tęsknię po prostu za nim. Ja po prostu za nim tęsknię. No dobra, no spadamy. Nic wielkiego się raczej nie wydarzy. Spadamy. Może powinienem poczekać za rzeczy. Ale klimat, nie? Jacek, pozdrawiam, gdyby zdrówko. Gdyby to było takie łatwe. Lepiej zważaj na słowa. Gdyby to było takie łatwe. Może lepiej nie zwalaj tego na innych. O, grzybek. Grzybki? Dużo ich. Dobra. Nie chcemy tu awantur. Nie. Jasne? Z tym nie mogę. To chyba nie był ten. Czy był? Może faktycznie nie można z nim porozmawiać już. Nie wiem, nieważne. Idziemy. Idziemy sobie. Powinien był wiedzieć. Ugol, idziesz? Dawaj, za nami. Gdyby to było takie łatwe. Siemano, Rafał. Cześć, witam. Hello. Wagon widzi swoją żonę w każdej kobiecie. I myk do łóżka. Nie, nie, nie. Tak to nie działa, panie. Śmieszku, heheszku. To był na pewno on, ale to już nie mogę z nim o tym porozmawiać. Ale łóżek dużo. No dobra, to idziemy w kimono. Śpimy, nie? Do poranka dawaj. Dobrze. Trzeba było najpierw. No dobra, nie wiem, z kim mam teraz porozmawiać. Poszukamy kogoś, kto ma imię i pogadamy z nim. Obok tych orków tutaj powinien ktoś mieć imię. Chyba jakiś kwestik nawet. Tutaj powinien na mnie czekać, to zaraz zobaczymy. Ciebie to nie obchodzi. Stworzyłem miecz. Chodź ze mną, mamy robotę. Co planujesz? Zbierzemy kilku ludzi i zaatakujemy kopalnię. Nareszcie, najwyższy czas. Mogę robić za przewodnika, jeśli zechcesz. Pokaż mi dolne wejście do kopalni. Pokaż mi dolne wejście do kopalni. Trzymaj się blisko mnie. No. Potem do klanów może mnie zaprowadzić innych. I możemy zaatakować jeszcze, to też dobrze, nie? Dobrze mówisz, że nie poszedł do kopalni. Dam ci popalić. Co on robi? Ani kroku dalej. No chodź. Ej, no idziesz? Chodź. Zaraz oberwiesz! To jest kurna pijany? Ej, mord! Pijany! Zaraz oberwiesz! Mord, pojebało cię! No co ty robisz? Gdyby to było takie łatwe, lepiej się nie wtrącaj. Dam ci popalić! Na głowę upadł. No co on robi? Ty za ścianą orków widzisz? A, dziękuję. A dlaczego... No poczekaj, chłopcze! Dlaczego samemu nie możesz? Może jakieś leki bierzesz, co? Dziękuję, stary. Zdrówko. Dam ci popalić! No i co, on tak cały czas będzie? Zaraz oberwiesz! Mord. Ani kroku dalej. Idziemy. Jasne, czemu nie? Dam ci popalić. No jaja sobie robisz. Panie no. Kogo on tu widzi? Ej, tam nikogo nie ma przecież. Aha. Pokazałeś mu. Kto by pomyślał? Oni zaatakowali tam już kopalnię, biją się, wiecie? Spoko. Spoko, no taki mamy klimat. Dawaj. Ugolf. Idziesz? Ugolf! Dawaj, chodź. Nie wiem, no może teraz się uda, bo ktoś tam umarł, więc... Tylko poczekaj, chłopcze! Nie. Chyba trzeba tam wejść. Nie atakuj ich tu, bo cała kopalnia się rzuci. Cóż... No to jak ja mam to zrobić?
pojebana akcja, ja nie wiem. Dziwne to jest i tyle. Spadamy. Robi się coraz gorzej. Dam ci popalić. Ciebie to nie obchodzi. Tego nie trzeba. O, idziemy. Udało się, patrzcie. On wykrywał przez ścianę, że jego koledzy walczą z orkami. To chyba o to chodzi, wiecie? Orkowie wygrali, to możemy przejść. Już walki nie ma. Znowu tam się klepią, kurna. A wiecie, że jak mamy towarzysza kolejnego, to można coś zrobić fajnego? Na przykład na bizony popolować? A, nieźle, nie? A niech idą, niech się biją. Z bizonami. Dawaj. A czemu te bizony uciekają? Nie wiem. A może dobrze? No, panowie, dawajcie, bijemy się. Z bizonem ożywieńcem. Dawaj. Wow! O, no to... Żadna strata. Współczuję, panie. No to współczuję. Mówisz, wypadeczek miałeś. Spotkanie z asfaltem pierwszego stopnia. Kurwa. Współczuję. No to kuruj się tam, kurna. Zdrowiej pan. Na twarzy. Oni nie są nieśmiertelni? No wiadomo, że nie są. I? No, dawaj! No! Dobra, już go pokonają sami. A ja szczelam tutaj. No pokonacie go, czy nie? Żadna strata. A ja strzelam do kolejnego bizona. Tam ogry mamy jeszcze, kurna, ale będzie rzeźnia. Powiem wam, że jeżeli chodzi o doświadczenie, to kurna, będzie kozacko. Już to widzę teraz. A! Kozacko będzie. O, nasz kolega też ma łuk. Fajnie. Nie, no to dobrze, nie? Bardzo dobrze. Jak się biją tam. A potem ja zejdę na dół, kiedy one wejdą za bardzo do góry. O. I to jest życie właśnie. Którego oni biją dokładnie? Tego? No dawaj, pomogę. Ło! Dobra. To znowu się bijemy? No jo. Znowu to samo. Ja idę na dół. One też. O, zatrzymały się z jakiegoś powodu. Tak dziwnie krzywo idą, nie wiem o co chodzi. Czy one dalej idą za mną, czy już nie? Nie, biją tamtego kolesia. Dobra, dawaj mocny atak. Mocny atak. Dobra, ładnie. No. Oj, kurna, walka z bizonem ożywieńcem. Dawaj, żeby mi nikt potem nie mówił, że nie pokonałem bizona ożywieńca. Pokonałem. Pokonałem nawet dwa. Dawaj, o, wow, ale wyrwałem, no. No dawaj, panie, bijesz go. Nie trafiłeś? Jakim cudem on nie trafił, weźcie mi powiedzcie. Przecież miecz przeleciał przez bizona. Dobra, robię. Tak na wylot bym nawet powiedział. Dobra. Ładnie. Nędzna bestia. Nędzna bestia. No bierzemy, co się da tutaj. Z tych bizonów. On też tam idzie. Dobra, to niech chwilę poczeka na nas. Jeszcze wilka jakiegoś mamy. Wszystko trzeba zabrać. Dawaj, tutaj też. Tutaj też. Zapiszę grę oczywiście. Wilku, idziesz? Chodź. Nie trafiłem. Trafiłem. Tamten pomaga? Nie, tamten nie pomaga. Dobra. Ładnie. Oj, 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 o, kurna, ugryzł. I to tak mocno. Ładnie, dawaj. Mamy go? No dawaj, kumpel, bij go, Urgolf. Dawaj go mocno. Dobrze. Czy bizona szkieleta pokonałem? Tak, dokładnie, też tak pokonałem. O, i tutaj już bitwa. No to pomagamy teraz z ogrem. Tam są dwa, nie wiem, ale chyba z jednym się na razie bijemy, nie? Chyba na pewno. Dobra, dawaj. Chyba na pewno z jednym. Dawaj, kurna. No i? Tu nic nie widzę, ale mocny atak powinienem móc od czasu do czasu go trafić tak, żeby on nie trafił we mnie. I to chyba właśnie w ten sposób trzeba go pokonać, bo inaczej obrywam jego atakami. Wow! Zdmuchnął nam kumpli. Nikt nie będzie za tobą tęsknił. Nikt nie będzie za tobą tęsknił, rozumiesz, kurna? Co z tego, że miałeś mamę, tatę i dzieci? I żonę. Nikt nie będzie za tobą tęsknił. No, idzie kolejny. Ty nic nie rozumiesz, Siemano, witam, hello!
Dobra no. Bijemy go znowu, tutaj kolejnego. Raz, ładnie. Jeszcze. Nie trafiłem, w ogóle nic nie widzę. Dawaj no. Cyk, bo bogowie. Kurde, jaką to cenę trzeba zapłacić, żeby poznać jakieś tylne wejście do jaskini, do kopalni. Tak, żeby zaskoczyć orków. No, o kurna, dawaj. Musimy wiele poświęcić. Ładnie. Jeszcze jeden atak? Żadna strata. Żadna strata, pokonany. Bierzemy co się da. Tutaj też. Jak tam z poziomem? Kurna, no już prawie level mamy. Gdzie nasz kumpel? Tam. Ale żeby mieć level, to musimy mieć level. Trzeba zabijać. A jak nie zabijamy, to jest kłopot. Problem jest. Tu mamy wilki. Lodowe wilki. No dobra, niech Mord idzie. Ja nie wiem, gdzie on dokładnie chce iść teraz, ale niech prowadzi. Zobaczymy. W stronę tych wilków? Ciekawe, nie? Chyba tak. Ty, no wszystko na to wskazuje. Nie? Kratos! Witam po raz kolejny w gronie zielonych gałganiarzy, panie. Dziękuję. No i co? Trzeba go zatrzymać. No i z wilkami się potłuczemy. Dawaj. No. O, już tak od razu do mnie wyruszył. No dobra, no bijemy. Dawaj. Te bestie nie zostawią nas w spokoju. Ja muszę uciekać, bo oczywiście wszystkie biegną za mną z jakiegoś powodu. Jestem najgroźniejszy z nich wszystkich tutaj. Ła! Dawaj, pijemy. Dobra, żyćko podleczone troszeczkę. No. Panowie, ale wy też musicie atakować, bo jak ja uciekam, to to nic się nie zmieni, jeżeli nie będziecie przeprowadzać zmasowanego ataku toporem i mieczem. Albo i łukiem nawet. Tutaj, w kierunku wilków. Dawaj no, ładnie. Ajajaj. Dobra, uciekam, znowu się trzeba wyleczyć. Cebula szczypie w oczy, a ogry w poślady. No. Aj, kurna. Dobrze. Nawet bardzo dobrze. Dobra, no. Pokonany, świetnie. Ładnie, kurna, w ogóle nie jest ładnie. No nie wiem, może mocnym atakiem go tutaj? Jest w porzo, jeszcze jeden. 1000 osób na streamie, a tylko 500 łapek. W górę, król potrzebuje łapek i komentarzy dla swojego wojska. Jak, dla kogo? Pozdrawiam z Gdyni, pozdrawiam, pozdrawiam. Dla swojego wojska, jak powiedział, kurna. Armia gałganiarzy uzbrojona w badyle i, nie wiem, chodaki, ale takie porządne chodaki. Wyrusza w kierunku Nordmaru na poszukiwania Oka i Nosa. Przewodzi im król wagon pierwszy. Tego imienia. Dawaj. Szczodry. Czy nie wiem, jakiś tam. Krzywo usty. Ach, kurna. Wagon, ja dziś zacząłem oglądać stare filmiki sprzed 6 lat na kanale Jake Origins odnośnie tej modyfikacji. To były piękne czasy, kiedy mało się jeszcze nadzieję, że wyjdzie z tego dobry mod. No ale wtedy to jeszcze chyba te ekipy były połączone, nie? Jakby to jeszcze wtedy chyba Kronik Myrtany miał nie być. Z tego co wiem. To wtedy zupełnie inaczej to wyglądało. Kurna, znowu bizony? A, nosorożec tym razem. Dobra, bo one chyba atakują same z siebie, kiedy podejdziemy zbyt blisko. Ty nic nie, nie chyba, ale na pewno. Dobrze. Dawaj, mocny cios. Pomagamy, nie? Tyle, ile damy rady, to trzeba pomóc. Dawaj. Dobra. Fajnie, jeden pokonany. Dobrze wyszło. Dlaczego atakują mnie trzy nosorożce? Ej, dlaczego atakują mnie nagle trzy? Zabiłem jednego? To nie, w ogóle nie ja byłem pierwszą ofiarą nosorożca tutaj? Co to ma być? Może ja na ambonę wejdę? One chyba nie wejdą na górę, co? Czy wejdą? Nie, gobliny! Kurwa mać, gobliny jeszcze! Ja zapisałem grę przed atakiem? Nie wiem, zobaczymy. Cholerne gobliny jeszcze. O, jest okej. Okay. Ty nic nie rozumiesz. Ty nic nie rozumiesz, ziomek. No. Dawaj jeszcze. Co ten goblin tu robi? Dlaczego zaatakował akurat mnie? The fuck? Weź goblinie, bujaj się, co? Cholerny goblin. Dawaj, mocny atak!
I... Z tym jednym trzeba pomóc. To będzie chyba najszybciej. Dawaj, no. Dobra. No oczywiście, wszyscy na mnie, bo dlaczego by nie? Kurde, ja nawet nie jestem w stanie się wybronić aż tak, kiedy oni mnie tak hurtowo atakują. Nordmarczyk jak ta lala, nie? No to wiadomo, człowieku. Jak ta lala. I znowu kolejny goblin. Bo dlaczego by nie? Dawaj, mocny atak. Ładnie. I tego goblina trzeba dokończyć i tego nosorożca też. Dokończony, świetnie, nic nie widzę. Szybka mikstura lecznicza, dawaj. O fuck, o jeden punkt życia. The fuck. Kto to wymyślił w ogóle, tak pomyślał brzydko? On biegnie za mną cały czas. Hej. Kurna dzieje w ogóle, ludzie. Aj, aj, aj. Dawaj. Dobra, uciekam. Co tu się kurna wyprawia? Ale sieka, no mało powiedziane. Ja pierdyka, no. Ale sieka, powiem wam, no wojna z nosorożcami to jest najgorsze, nie? To jest najgorsze, co może być. Ja sobie różne wojny wyobrażam. Z Niemcami, wiecie, z Czechami, z Rosją. Ale kurna, z nosorożcami to nie, to... Od razu bym wyjechał, uciekłbym. Nikt nie będzie za tobą tęsknił. Nikt nie będzie za tobą tęsknił, tak mu powiedział. I to jeszcze za plecami. Tak, żeby słyszał. Dobrze mu powiedziałeś, dobrze. Dobrze mu tak, poszło pięty. Nikt nie będzie za tobą tęsknił. Dawaj. Wyjebało grę? Wyjebało grę! No nie! Ostatni cios kończący! Nie! Dupa! Cios kończący, gałgany! Ja pierdyka, kto to pomyślał? Ale penis. No, wyrzuciło grę. A kurna! Wzięło, wyrzuciło grę. Cios kończący akurat zadałem, wyobraźcie sobie. Ach, Boże. Za dużo tej walki to wywaliło. No, chyba trochę za dużo. Kurda, masakra, co? Kupa. Wagon, przegrałeś wojnę z nosorożcami. Mieli lepszych informatyków niż my mamy. No niestety, tak to kurna bywa, widzisz. Zdrówko. I love Gothic, kurwa mać! W końcu wszyscy się poddadzą. Ty nic nie... W sensie, że wszystkie nosorożce, no to tak, wiadomo. Czemu znowu wszystkie biegną za mną? Ja pierdzielę. Naprawdę? Dobra. Jeden zawrócił, ale dwa cały czas za mną biegną niestety. Dawaj, mocny atak. Dawaj, no. Cyk. Dobra. Oczywiście od pleców jeszcze dostałem. Och, jakimś sposobem. Wymordowanie całej populacji zwierząt w Nordmarze jest bardzo rozsądne w obliczu wiecznej zimy i braku jakiejkolwiek uprawianej żywności. No, ma to swoje plusy. Dobrze, dobrze. Niedobrze. No i znowu uciekam, niech się biją. Słychać, jak tam depczą po śniegu za mną. No i ten jeden cały czas mnie goni, kurna, nie odpuścił. Niestety. Czy kupiłem Nintendo Switch? Nie, nie kupiłem. Dobra, mocny cios. Mocny cios. Dobrze. Dobrze, uciekamy. Dawaj, 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 leć. A może na górę tu wejdę? One tu nie wejdą przecież. Nie? A ten jeden wszedł. To może nie zejdzie na dół? Nie wiem, może. O, jeden nie żyje. Żadna strata. Dokładnie tak samo mu powiedziałem. Dawaj. Pokazałeś mu. Mamy jeszcze jednego.
Dawaj z tym, no. Dlaczego z łuku akurat? Ładnie. No i dobijamy dziada, no. Z tymi goblinami trzeba to, kurna, ogarnąć jeszcze. Dawaj. No. Dawaj, panie goblin. Dobra, ładnie. Żadna strata. Goblin nie żyje, szybki zapis. Mamy 528 łapek. Dziękuję za łapeczki. I cyk. No i taki cyk, że ginę. Nie chcę umierać, jestem taki młody i przystojny. Żałosna kreatura. Widzieliście? W siusiaka mu strzelił. Nieźle. Ach, kurna. No i dobra, no. Mamy to. Tam gobliny nam jeszcze zostały, ale to na spokojnie, zaraz to ogarniemy. Na spokojnie. To jest 4 GB patch, a nie 8 GB. To jest patchyk, który pozwala jakby grze wykorzystywać większą ilość pamięci twojego komputera. Bo normalnie to jest tylko 2. Bo kiedyś nie było jakby większej pamięci, nie? I tak jest po prostu tam wpisane. I ten patchyk to poprawia, naprawia. Dawaj. No i co, panowie goblinowie? Bijemy dziadów wszystkich, bez wyjątku. Żadna strata. Dawaj. Nienawidzę. Żadna strata. Nienawidzę tych bestii. Dobra. To biorę. No, cyk, to też biorę. Zapiszę grę na wszelki wypadek. Nic nie rozumiem. Bo nic nie rozumiem, więc lepiej zapisać. A masz, parszywa bestio. O, level dostałem. W ogóle jakiś taki dziwny efekt był na ekranie. Nie wiem, co to było. No dobra, coś one tu mają na tej ambonie na górze, czy nie? Kołczan, biorę. Zginę tu, winę tu. No dobra. Wagon opiera się Nintendo jak Jerema pod zbarażem. I niech tak zostanie. Tak. Przypomnieć wszystkim, jak Jerema umarł? Może lepiej nie. Coś tu fajnego jeszcze jest? Coś tu jest. Jedna bestia mniej. Tutaj też coś jest. Dużo tutaj jest. Dużo krwi tutaj jest. Patrzcie, ile juchy. Jakie wielkie ślady. Jakiś wielki kotek tu jest. Te ślady idą. Tu? Widzicie, że pokonamy go. Dawaj. No, panie cieniostworze. No, co, cwaniak taki jesteś? Dawaj. Pan cieniostwór. W Gothiku 2 też, jak był gdzieś cieniostwór, czy w jedynce chyba też, to przed jego jaskinią, przed jego leżem było pełno krwi, trupów, różnych czaszek. No, jest potężna istota. Nie ma co. No dobra, no z mocnym atakiem wylatuje tutaj i działamy, nie? W trójkę tego pokonamy. Ja go sam bym pokonał, a w trójkę to już w ogóle go pokonamy, na pewno. Dobra? To nienawidzę tych pokonany. Bestii. Cudownie. Topór drwala. Co tu jeszcze jest? Słoneczne ziele biorę. Outlaścik w piątek. Piąteczek piątunio. No dobra. Wracamy na ścieżkę, nic nie widać, ale wiemy, gdzie iść. O, zając! Zapisałem grę, akurat go zabijając. Zając, zabijając! Po drzewie, tam na lewo, jest ukryta ruda. Co, tutaj na górze? To jak będę wracał, to sobie tam zajdę, dobra? O, tutaj mamy rudę. No nie wierzę, patrzcie. I to magiczną. Tak, da radę poprawić renderowanie, ale wtedy często wyrzuca grę, wiesz? My zaczęliśmy serię ogólnie właśnie z takim renderowaniem poprawionym i co chwilę wywalało nam gry do pulpitu. Gra nie radzi sobie z wczytywaniem tego, niestety. Wagon nie czuje, kiedy rymuje. Tak. Dobra. No. No. I... Dobra. Z jednym sobie poradzę, a tego drugiego to niech oni biją razem, nie? Ja tego tutaj to sobie tak na szybko. O. Ogarnę. Po małym jakby ataczku, takim szybkim ataczku przed siebie. I powinniśmy jakoś dać radę. Nawet bez jakiejś wielkiej wytrzymałości tutaj... To i tak powinno być okej. Dawaj. O, nie trafiłem tym razem. Znowu nie trafiłem. A, bo ja mam coraz wolniejsze ataki teraz już. Niestety.
Dobra, musimy zregenerować jakby tutaj życie i trochę wytrzymałości. Dawaj, oni tam z nim tak daleko poszli, kurna. Ale gwałcą. Dobra, ładnie. Co tam sobie porabiacie fajnego o tej godzinie? Jak tam wtoreczek gałgany? Zadowoleni jesteście z dzisiejszego dnia, czy nie? Dawaj, kurna, cyk. Dobrze, cyk. Oh yeah, cyk. No. Ciuralla. Fajny motyw. W końcu cieniostwór zabija każdego, nawet orków. W Gotyku 2 w jaskini pod mostem prowadzącym do piramid znaleźć można było zwłoki orka. Tak. Dokładnie. Też orkowie nie atakują cieniostwora. Zbytnio. Gdzie oni go zabili? Gdzie jest ten drugi koleś? Co się tutaj wydarzyło? Mord? O, jest! Ugolwa, gdzie są zwłoki tego tygrysa? Ty no ślepy jestem? No być może, ale... Nie wiem. Nie widzę tego, ni chuja. Trudno, dawaj. Nagle coś się wydarzyło, nie wiem, czy on w kamień spierdzielił, czy co? Spadamy. Szawi, a co to się stało, że do Francji na robotę jedziesz? Co tam będziesz robił takiego? Grzyby zbierał, czy co? Dobra, bierzemy mięsko z zająca. Tutaj też. Tutaj też. Dawaj jedno, drugie. Trzecie. Tu jakiś kwiatek. To, tu patrzcie. Plan wilka. Rozwalone, ktoś zniszczył. Gdzie mój ziomek? A, tam. Dawaj, chodź. Terrarię z ziomkiem idziesz grać, zaraz robotę kończysz. O, to miłego grania wam życzę. Odpoczynek przy Terrarii to dobry odpoczynek. Szkoda, że już Terrarii nie rozwijają, nie? Że już nie będzie żadnych nowego kontentu tam. No, ja w ogóle kiedyś myślałem, że Terraria to jest polska gra, a okazało się, że nie. Że to nie jest polska gierka. Ale bardzo popularna w Polsce. Przynajmniej tak to wyczytałem. To droga do kopalni. Od tej chwili musimy być szczególnie ostrożni. W sensie, że co? A, to mogę sobie wrócić tam do tego drzewa. A on tu na mnie poczeka, tak? Dobra, to wrócę tam do tego drzewa i po rudę idziemy. Wydobędziemy sobie, co się tylko da w tamtym miejscu. Tu już wydobyłem, to idziemy tam dalej. Gdzie wcześniej byliśmy. On uciekł? The fuck? Co się? Kurna dzieje. I pewnie ma pełne życie, nie? No, kto by się spodziewał. No dobra, panie Ugolf, bijemy, kolego. Bijemy, no. Dobrze, ja też mocnym atakiem go potraktuję. Nie wiem, on uciekł chyba po prostu, albo oni uciekli z tej walki. Wydarzyło się coś co najmniej dziwnego. No, dwa razy, trzy razy nawet zaatakował. Fajny ten kręciołek, ja takiego nie potrafię. Nienawidzę tych bestii. Bago, nigdy nie byłem, więc będzie okazja dorobić i powiedzieć. Spoko. To nawet nie wiesz, co będziesz tam robił, a jedziesz na robotę. Ciekawie, ciekawie. Zaczekaj tutaj, jasne, panie Ugolf, a ja sobie wejdę na górę po drzewie. Zobaczymy, co tam takiego się kryje. Czy są tu przeciwnicy? Czy nie? Tygrys, jeden, no okej. Okay. A, dwa. Dobra, jednak Ugolfa weźmiemy do góry tutaj chyba. Nie wiem, czy on da radę po tym wejść, ale może... Znalazłem rudę. Znalazłem rudę. Mówiłem ci, trzeba zawsze mieć oczy otwarte. Czekaj, mam tu coś dla ciebie. Teraz ci się naprawdę przyda. Kilof? Co? O co w ogóle chodziło w tym zadaniu, że znalazłem rudę i dał mi kilof? Pojebana akcja, nie wiem. Idzie? Nie ma szans, nie wejdzie. Dobra. To zrobimy tak, żeby to tygrysy zeszły do nas. Chyba nie ma innej opcji, wiecie? No, niech to one do nas idą. Dawaj. Znowu, kurna, nie trafiłem, no. Ciężko. Jeszcze. Cyk.
One nie, w ogóle nie idą. Stoją w miejscu, zauważyliście? Może nie widzą mnie czy coś, nie wiem. Nie no, widzą. To ja nie kumam, o co chodzi. I? Dziwne, ale okej, nie podchodzą do mnie. No dobra, to zabijemy sobie jednego z łuku, drugiego z miecza i nie będziemy potrzebowali angażować w to naszego kolegi. Chronią swojego terenu, ta, na pewno. Boją się podejść pewnie. Albo Bjorn Pankrat tutaj jakąś ścianę niewidzialną dał. Pozwiedzać, a nie powiedzieć. A, dobra, sezonowa robota na borówkę 5 tygodni. Traktuję to jako takie wakacje. Później mam do Holandii jechać już na dłużej. Okej. No to pewnie fajnie zarobisz sobie na boróweczkach, nie? Dobrze. Mówię, cyk. Dawaj, cyk. Ciekawe, w jakich warunkach tam tylko będziesz mieszkał. Po co mam trafić, jak mogę nie trafić? Tak, właśnie tak. Dawaj, no. Boże, cóż za emocjonująca walka. To się nie może wydarzyć. Dwa tygrysy szabloząbne zginą pod naporem cięciwy tańczącej tango. Ciurlającą, kurna, normalnie paluchy bezimiennego, gdy on naciąga i wypuszcza z niej strzały. Dawaj. Aj, kurna, nie trafiłem. No. Dobre, dobre. No, dawaj. Mamy jednego, czy nie? Dobra robota. A, dziękuję. No i tego drugiego sobie mieczem normalnie ogarnę. Pokonany. Kuniec. Ugol, weź poczekaj na mnie chwilę, dobra? Bo on nam ucieknie jak tutaj... Co jest? Zaczekaj. Jasne. Ucieknie jak ja sobie za daleko odejdę, ale nie, my nie chcemy, żeby on uciekł. Siemano Kygo, hej, witam. Hello, bym nawet powiedział. Te strzały, które wystrzeliłem. Fajnie, że można je zbierać, nie? Że one tak leżą jako fizyczny przedmiot normalnie. Te pociski. Właśnie jedziemy ekipą, mamy domek czteroosobowy, tyle, że wysoki standard i trochę drogo wychodzi, ale kij tam, raz się żyje. No wakacje mówiłeś, panie, wakacje, kurna. No to dobrze, no. To dobrze. Dawaj, cyk. Cyk, mamy rudę. Żyła rudy. No potrzebujemy trochę tej rudy jeszcze, nie? Ungolf będzie podtrzymywał to drzewo jak Atlas, no, tylko że on na swojej głowie akurat. Dobra. Cyk. No i mamy 4 wydobyte. Szkoda, że tylko 4 wywujemy, nie? Siemano gruby i spółka. Cześć, witam. Hello. Miłego oglądania życzę. To mamy podniesione, to też. No dobra, za tym drzewem coś jeszcze jest? Nie, niestety. No dobra, wracamy tam na dół. Trzeba szukać tych takich, wiecie, okazji do wydobycia. Bo jest dużo questów związanych z tym wydobyciem. Oto twoja ruda. Co? A ile ja mu tej rudy dam? Ja mu nie chcę dawać rudy chyba. Oto twoja ruda. Ucz. Gotowy? Ile? 50? No dobra, no dałem mu 50. To pozbyłem się 50? Kurna, 50? To jest bardzo dużo. Ile mi zostało? 8. Ja mu dałem rudę żelaza czy magiczną? Ja mu dałem magiczną rudę czy żelaza? Czy jaką inną? Bryłki rudy? A w dupę jeża, nie wiem. Nieważne. Ale misja wykonana. To chociaż tyle. I może mnie teraz czegoś nauczyć. Czego możesz mnie nauczyć? Nauczysz. Siła. Topór. Jak zabić orka. Jak zabić orka? Cóż, to oczywiste. Orkowie są silniejsi i potężniej zbudowani od nas. Więc kiedy uderzasz, wal z całej siły. Możesz zadać orkowi poważne obrażenia dobrze wymierzonym pchnięciem. To nie był najlepszy deal. No, chyba nie. Naklepiesz go później i sobie weźmiesz rudę. Kusza, siła. No dobra, reszta mnie nie interesuje chyba. Fajnie, że możemy orków zabijać lepiej. W walce wręcz.
spoko jest. Cała reszta to już nas nie interesuje raczej tutaj. No dobra, no. Idziemy. Siemano, Wojciech, co tam? Co taki smutny? Spokojnie, jeszcze będziemy mieli dużo rudy. Jak nie w jednym miejscu, to w drugim zdobędę, tak? Dopiero zaczynamy grę, więc tej rudy magicznej jeszcze będzie dużo, dużo wszędzie. Tak mi się wydaje przynajmniej. A to jest jakiś grzyb? Co to jest? A to grób. O kurna, kto tu umarł? Nie wiem, ale się dowiem zaraz. Ugolf, nic nie widziałeś. Gdyby ktoś pytał, to nie ja. O, i magiczna ruda, zobaczcie. Tu mamy topory bojowe dwa. Ktoś walczył dwoma bojowymi toporzyskami. One są duże z tego, co kojarzę, takie. Orkowy. Duży oręż, no. O, grzybek. Idziemy. Fajna muzyka tutaj jest. No i dobra, Ungolf, idziesz? Chodź. O kurna, orkowie! No dobra. Damy im popalić. To jest to tylne wejście, nie? A dlaczego? Ej, czekajcie, bo... Dobra. Dobra. Nie wiem dlaczego, ale zaczęliśmy od razu z nimi walczyć. A to bardzo niedobrze. Dawaj. No. Dawaj. Bardzo niedobrze. Oni są z kopalni, uważaj. No staram się uważać, ale wiesz. Co mi z mojego uważania? Dawaj. Bo cię cała kopalnia... No właśnie, wiem, że cała kopalnia może mnie zaatakować, dlatego... Nie możemy tam dalej wchodzić. Nichuja. Dawaj, pijemy. Ładnie. Nie jest ze mną aż tak źle. Dawaj, tego pijemy jeszcze. No, jeszcze mocny atak. Czy kupuję Steam Decka? O kurwa, umarłem. Wagon, kupujesz Steam Decka? Ja kupiłem, na razie jestem w fazie nauki wgrywania emu Decka do emulacji starych konsol. A po co? W sensie, na Steamie nie będziesz grał tam w gierki, tylko emulować chcesz? Kurna, to ja nie wiem. No nie, na razie nie kupuję niczego takiego, wiesz? Mam inne wydatki. Wagon, kurde, mówiłeś wczoraj o tej suszonej wołowinie. Byłem dzisiaj w Kaufie, kupiłem sobie to pierwszy raz i muszę przyznać, że fenomenalna przekąska, szczególnie do twojego streama. Nie ma tu nic, tu nie ma. Kurna, to fajnie, to cieszę się, to widzisz, to od razu nie sobie tu, mówisz, nie ma tu nic zamówiłeś. Ciekawego. Tak z miejsca. Spoko. O kurna, troll. A wiecie, że ja tego trolla mogę pokonać? No problemu. Jest troll, jest impreza. Byle tylko jeden była, będzie okej. Okay. Dobra. O, zaraził mnie. Syfem. No, ale to nic nie szkodzi. To mój pierwszy troll z Ugolfem zabity, nie? Wcześniej tylko z koperkiem biłem. I z jakimś tam kolesiem sparring też miałem okazję. Dobra. Ale damy radę. To są powolne, duże istoty. Poradzimy sobie. Na spokojnie. Poradzimy sobie. Dobra. Teraz nie dostałem 5 rudy, tylko co innego w skarbie. A co było? A była jakaś inna ruda? Czy nie? No ciekawe. Czyli mówisz, skarb był zupełnie inny po wczytaniu. Okej. Okay. Dawaj, raz, dwa, trzy. Uciekamy. Jeszcze raz. Raz. Raz, dwa, trzy. Uciekamy. Też można grać na Steam, ale można grać w stare gierki z PS2 i PS3. Dawaj, kurna. A masz te gierki na płycie, czy... Zamierzasz je kraść? O! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć! Mamy to! Kurna, prawie zginąłem, ale... Ale ogarnięte. No. Przeszukujemy go, tylko skórę z niego wziąłem. No, trzeba się wyleczyć. Witam wszystkich, hej, hello! Pieczony chrząszcz. A zjemy sobie kilka sztuk. Zawsze tam trochę życia wpadnie, nie? Witam, gałgany! Hello! Aha! Cześć! No dawaj, cyk! Cyk!
Ram pam pam, pam pam, pam pam pam. No dobra, zapisuję grę. Siemano, witam. Idziemy po tego gościa na dole, co tam jest, nie? W ogóle strasznie daleko poszliśmy od klanu Młota. Tak na około jakby trochę, nie? Siemano, jak zdrówko, całkiem dobrze, ale chujowy dzień dzisiaj był, wiesz? Jutro też będzie chujowy, ogólnie ten tydzień będzie taki słaby. Gdzie idziemy? Klan Wilka? Zaprowadź mnie do klanu Wilka. Trzymaj się za moimi plecami. Okej, okay, to idziemy. Z klanu Wilka weźmiemy sobie teleport, nie? A potem wrócimy do klanu Młota, bo mamy misję z tą kopalnią do ogarnięcia, z tym wszystkim. Zrobimy co trzeba. Sorry, tak jak trzeba. Czy będę oglądał prezentację PlayStation jutro? Nie, raczej nie interesuję się takimi rzeczami, wiesz? Gierka wchodzi. Nie, no to wiesz, to jest Gothic, tak? To musi wchodzić. To musi wchodzić. To nie ma innej opcji nawet. O kurna, bizony. Oh yeah. To, co kocham najbardziej. Kudłaty bizony. Dawaj. Bizony ożywieńce. No i panowie, no bijemy się, nie? Ja się bronię, a wy atakujecie, no. Tylko 3 sztuki? No tak dziwnie aż. No okej. Okay. Mogą być 3 sztuki. Bizony sztuk 3. Dobra, teraz już tylko 2 sztuki mnie biją. Uciekamy, zrobimy tak, żeby oni jeszcze trafili tutaj te... Dawaj, mocny atak. Dobra, ładnie. No i co? Mamy to? Dobra, tylko jeden nas atakuje. Czyli jest w porządku. Ja się jeszcze cofnę trochę tutaj, wycofam się. O kurna, kolejny wyszedł. Ale ten kolejny nie bije mnie, więc o tyle fajnie. Jestem w miarę bezpieczny tutaj. Dobra. Coś go tam dupnąłem, ale to kurna, tego życia nie zabiera mu jakoś bardzo dużo. Musimy sobie wytrzymałość ogarnąć. W jakiej kolejności wyzwalać miasta? Nie wiem. Zależy, czy grasz w Gothica normalnego, czy z tymi wszystkimi modyfikacjami, w które ja gram. Bo z tymi modyfikacjami to nie wiem. A tak to chyba normalnie, no Ardea, Cape Dan, jakiś Montera, wiesz. Żałosna kreatura! Tak po kolei, nie? Dawaj. Nienawidzę tych bestii. Nienawidzę tych bestii. Dobrze, bo tam mamy jeszcze nie orków, tylko wilki do pokonania, to też sobie je pokonamy. O, a tu ruda jest. To sobie ją wydobędziemy. I to nawet tak więcej. Dobrze, no dawaj, żelazo. Czy dużo cię ominęło? No już tak 2 godziny tutaj niespełna siedzimy, wiesz? To trochę cię ominęło. Tak troszeczkę. Ty cały dzień śpiący jesteś? Czy na co dzień? A, dobra, na co dzień jesteś śpiący, a gdy deszczowa pogoda, to jest okej. To wtedy nie jesteś śpiący, kumam. Ja dzisiaj taki śpiący trochę jestem, wiesz? Jakoś nie wyspałem się i kurna. Tak jakiś jestem dzisiaj. Nieobecny. Co, wilki czy tak bizona tam? Dawaj, bizona chyba. Orka słychać jakiegoś gdzieś? Jo. To 3 kolejne bizony, czy nawet więcej. Mamy 600 łapek w górę, no i świetnie, dziękuję. Za łapeczkę. Dobrze. A gdzie jest ten drugi? A on tam z łuku szyje. No dobra, niech szyje. Niech tam szyje, niech nam spodnie jakieś ogarnie. Uszyje. No i? Dobra, trzeba się healnąć. Już bez 2 zdań. Cześć, witam, hello. Witam, witam, gałgany. Dawaj. Dobra, to ten jeden już prawie jest nieżywy. Jak oceniam grę? Napisz krótką rozprawkę na minimum 250 słów. Dobrze oceniam, jest w porządku. Dobra. On z łuku dostaje, widzę, że już tego życia trochę mu zeszło temu bizonowi. Dawaj. Okej, okay. Ładnie. O, ten też dostał z łuku kilka razy. Dobra robota. No tego trzeba dokończyć. Dawaj. Hej, hej, co to jest? Panie, co to było? Nagle się odwrócił do mnie i co? I on mnie atakuje, kurna, królewicz złoty. No panie, co pan, ocipiał pan? Co to ma być? Orkowie gdzieś tam krzyczą.
Siemano Grzegorz, witam, hej. Brzęczy Szczykiewicz, cześć. Jaki wynik Polska-Walia, a kiedy jest mecz? Ja tam myślę, że wygramy z 3-1. 3-1 dla nas to tak na luzie. Ten, Robercik ostatnio gole strzela, to myślę, że powinno się udać. Coś tam dokopać im jakoś porządnie. Nie? Tak mi się wydaje. Kibicuję, no. Wierzę w to, że wygramy. Bylebyśmy dwóch puch na początek nie stracili, w pierwszej minucie czy dwóch to będzie dobrze. A różnie może być. O nie, gobliny są tam dalej. Dobra, biorę jednego wilka. Pozdrawiam również serdecznie. Cześć, witam. Stefan. Piękny wieczór na gotyczka. Tak. Dobra. Dobrze jest? Chyba tak, no. Trochę tłucze mnie tutaj, ale ze wszystkich stron jakoś tam dajemy czadu i dajemy radę go trochę poobijać. Pana Wilca. Nikt nie będzie za tobą tęsknił. Nikt nie będzie za tobą tęsknił, tak. Mięsko sobie zjem. Zjadłem jeszcze jedno. Z kim oni tam się biją, ci ludzie? Znaczy ci orkowie. Przepraszam. Ty nic nie rozumiesz, co? A jeszcze dostał od goblina szamana tam. No dobra, trzeba tego goblina szamana pierdyknąć od razu. Żeby nas tam z daleka nie ciurlał, no. Ładnie. Bo kłopotliwe to, jak on nas będzie bił. Dawaj, tego czarnego też. Raz, dwa, trzy. Dawaj. Pokonany. O kurna, panie. Dobra, pokonany. Szybka mikstura życia, bo mamy 9 punktów życia tylko. No i trzeba Mortowi pomóc. Ja bym mocnym atakiem przyleciał, to może goblina zabiję. No, goblina zabiłem, jest okej. Okay. Dobra. Dawaj, ładnie. Mamy go chyba. Mamy go, tak. Pokonany, kolejny. O, grzyb rośnie tutaj. Biorę go, kurna. Wiadomo, taki grzyb to nie byle co. Dobra, lodowy wilk. To też biorę. Dobrze, dobrze, panie Bobrze. Zardzewiały miecz. To też bierzemy sobie. Goblin to też bierzemy. Tam mamy jeszcze jednego goblina. I to nie jednego. No dobra. Nie wiem, czy on na tej pomoże. Mort? Tak, z łuku strzela, więc. Jest w porządku. Dobra. A, tu więcej niż... Ten jeden, czy dwa, trzy gobliny były. Chyba cztery gobliny. Dobra, zjemy sobie coś i trzeba się tłuc z nimi, pomóc naszym kolegom. No dawaj, goblina, no. Dobra, jeden pokonany, całe szczęście. No, teraz tego czarnego trzeba. Dawaj, 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 kolego. A mamy dwa czarne gobliny, dobra. Szybko biegnę tutaj, pomogę temu. Raz, dwa, trzy, świetnie. No dobra, no i teraz znowu temu trzeba pomóc. Pokonany. Nie będzie za tobą tęsknił. No i ostatni został. No. A masz, parszywa bestia. Wagon tutaj Albercik brakuje. Albercika brakuje do towarzystwa. Pamiętasz gościa? Pamiętam Albercika. Pamiętam. Mam w ogóle strzałę gdzieś w kolanie. Wbitą. Kurna. O mały włos, a byłby to koniec naszej przygody. Dobra, idziemy, wracamy. Pamiętam Albercika. Z Dirty Swampa. 2-0 dla Walii niestety, ale co? Już się mecz odbył, czy co? Panie, przecież my z Walią jeszcze nie gramy nawet. To o czym ty mówisz? Jak długo plan dzisiaj masz streamować? Nie mam żadnego planu, gram po prostu i tyle. Co chce mi się kończyć, to skończę. Będę chciał grać dalej, to będę grał dalej. Nie mam dzisiaj jakoś tak, wiesz, dnia, humoru, więc wolę tutaj nie obiecywać niczego. Totalnie dzisiaj słabizna jest, więc. Więc nie chcę niczego obiecywać. No. Okej. Okay. No. Dawaj. O, tam. A nasz kumpel z łuku. No dobra, może być z łuku. Okej, okay, dawaj mocny atak. Nie trafiłem. Kurna. No. Obroniłem tarczą, nieźle. Dawaj. Znowu nie trafiłem, niestety.
Ja, to, dawaj, cyk, to ja myślałem, że nasza taka główna reprezentacja będzie grała, wiesz, to dorosłych ludziów, a nie tych młodzianów. Urna, wy tutaj o jakichś młodzianach. Panie, kogo to interesuje, jak tam Robercika nawet nie ma? Jak on tam nawet goli nie strzela, co? Czy on tam w ogóle był kiedyś? Ja nie wiem. Czy on tam grał? Nie, no ja tak ogólnie to piłką się nie interesuję, raczej mówię, reprezentacja gra to. To wtedy. Jakieś takie ważne mecze, czy właśnie Robercik z Barceloną, jak sobie tam podrywa. Ty mu nic nie zrobiłeś w ogóle, panie Ugolf. Ty go w ogóle trafiłeś raz? No dobra, raz go trafił. Dawaj, no, jeszcze mocny atak. Jeszcze jeden. Nie trafiam, teraz ja? Co jest tak z tym szablozębem? Ząbem, przepraszam. Dawaj, no. Kurna, cycu. Dobra, spierdzielam. Mord musi nam pomóc troszkę, bo jest problem, jest kłopot. A Barca gra znowu za 10 minut, no to wiem. To już pisaliście, z jakimś Realem. Kurna, co tam w tej Hiszpanii tyle tych Reali jest? Tyle co drugi zespół to Real. Real Barcelona zaraz będzie. Nowa nazwa. Real to jest jakiś sklep chyba, nie? To co, oni ich tam sponsorują, czy co? Kurna, ja nie wiem, o co z tym Realem chodzi, ale tam wszędzie Real. O. On tam się z dwoma bije, widzę. Ale jeden pokonany. Ten, z którym pomagałem. Dobrze, dobra, muszę się wyhealować. Barca gra na wyjeździe. No. Dobrze. Kurwa mać, to miało być dobrze. Co to w ogóle było niedobrze? Zdrówko. To w ogóle niedobrze było. Nie! O Boże, chyba mam zawał. Jeszcze jedna cholerna bestia! To nie dość, że te wilki, to jeszcze te cholerne gobliny mi tutaj. Dawaj. Dobra. Cyk. Pokazałeś mu. Dobra. No, w dupę, trochę w dupę. Trochę masz rację. Dawaj. I jeszcze tamten goblin szaman nas tu pruje z daleka. Wszystko od króla mówisz. Jak oni króla nawet nie mają, to co ty tam gadasz? Co to za król? Jakiś podruba chyba. Szamana trzeba dupnąć. Dawaj. No, dawaj panie tego szamana. Raz, dwa, trzy. Dobra, pokonany. No i co no? Szukamy towarzystwa znowu. Lechia Zielona Góra jest, albo ten, Zielona Góra, chyba Faluba z Zielona Góra, oni też mają klub. Chyba jakiś piłkarski, ale nie wiem, czy tam grają przypadkiem dzieci, bo chyba tak. To nie jest chyba taki dorosły klub. Dobra, spierdzielam, bo jestem na hita jednego, trzeba się wyhealować. Jeszcze. Dawaj, cyk, cyk. Jeszcze kurczaczka. A dlaczego tamten koleś nie pomaga? Ziomek, co ty, pijany jesteś? No panie. Tych bestii jest więcej. No jasne, że jest więcej, jest dużo, dlatego fajnie, gdybyś pomógł, nie? No nie wierzę, że nie widziałeś ich z takiej odległości. Przecież oni cały czas, kurna, biegają i atakują nas. Ziomek, no co ty? Dobra. Kurna. Dawaj. Dobra, nie jest tak źle, dawaj. Najgorsze, że nie mam wytrzymałości. Pokazałeś mu. Muszę zdobyć wytrzymałość. Czy Mafię 1-2 trzymam w planach ograć? Jedynkę już grałem, dwójkę i trójkę na pewno ogram. I z tego co wiem, to chyba tworzą kolejną Mafię. Nikt nie będzie za tobą tęsknił. To może ogramy też następną, kiedy wyjdzie. Inter czy City? Intermarché, tam robię zakupy. Nie robię już, od wielu lat nie robię tam zakupów. Nie no, może nie od wielu lat, ale tak od roku. Dwóch może. Nie wiem, czy można powiedzieć, że to jest wiele lat. Aktualne dzieci Falubaza dorosłe już grają normalne mecze. Okej, okay, nie wiedziałem, że one w ogóle rosną. Spoko. Dobra wiadomość. Nie no, fajnie. Jak dzieci rosną, to bardzo dobrze. To dobry znak. Dobrze odżywiane. I sportowy tryb życia. Wszystko na to wskazuje. Dobra, tu mamy tego skurczybyka. Szablozęba, trzeba go dopaść. Dobra,
Kogo mi tam bili? Może z wilkami się bili, bo tam wilki były obok. Nie? Zapisz? Już zapisuję. Zapisałem. Nawet nie wywaliło gry, jest dobrze. No i dawaj, no. Szablo zomba bijemy. Ach, nie trafiłem. O, od skały się odbiła szczała moja. Kurna, to chyba w ten pieniek trafiam, wiecie? Mamy. Uderzyłem tygrysa, by usłyszeć. Jakiś ork. Dobra. Dobra, dawaj, cyk, nieźle. Dobrze. Dawaj, mocny cios, dobrze. Bam, siema wagon. Wystoją tego będzie premiera. O, słyszałem, ale szczerze nie wiem, czy chcę w to grać. Jakby chyba nie jest to gra, która znajduje się w jakimś tam kręgu moich zainteresowań. Jakaś taka platformówka, która chyba nawet języka polskiego ma nie mieć. Która wygląda jak kupa. Już widziałem, premiera przeniesiona była, nie? Ale teraz to już chyba nie przeniosą. Ja widziałem, jak ta gra wygląda, jakieś tam z rozgrywki, filmy. To kurwa, tak słabo, nie? Słabo to chyba nawet mało powiedziane. Dziękuję za donejcika. Kochasz klimat tej gry, ja też. Jest super. Żałosna kreaturo. Nie trafiłem. Jeszcze raz. Trafiłem, mamy to. Czemu tu mi nie pomożecie? Tylko tam daleko biegniecie. Panowie, no co to jest? Trzeba bić tego, co jest obok, a nie tego, co daleko. No, dobrze. Można powiedzieć, że pomógł nam, bo uderzył naszego szablozęba. Tak lekko, delikatnie. Dobra. Dawaj go pod ścianę. O, pod ścianą powinno być łatwiej. Ale to nie wiem, bo to chyba nie pod taką ścianą, wiecie? Ja ucieknę, muszę się zregenerować. Troszeczkę. Dobra, wytrzymałość też sobie wbiję. Zapisałem, jest w porządku. Dobra. Dawaj. Ładnie. Źle. O, fuck! Jak ja tu na dobicie jestem. Ale coś tam pomogłem kumplowi, nie? Blaz raz mi wywaliło. Dzisiaj. Nikt nie będzie za tobą tęsknił. No, dawaj teraz tego bijemy. No panowie, no pomóżcie. Dziękuję. Dobra. Nikt nie będzie za tobą tęsknił. Dobra robota. Jest, mamy to. No i fajnie, nie? Biorę te strzały, idziemy sobie dalej. Czy jestem fanem uniwersum Gwiezdnych Wojen? Lubię, ale jakimś wielkim fanem nie jestem. Lubię, no, jak każdy facet chyba, wiesz, jakiś kosmos, statki kosmiczne, coś, miecze świetne, to każdy to lubi. Ale jakimś takim ogromnym fanem to nie jestem. Ostatnio Mandaloriana oglądałem i bardzo mi się podobał, chociaż im dalej w las, tym gorzej. Ale było okej, okay, było spoko. Jeden z najlepszych seriali, jak nie najlepszy, jaki w ogóle widziałem, jeżeli chodzi o realizację. Oglądało się bardzo przyjemnie. Korzeń leczniczy. Dawaj. Pokrzywa. Jedna bestia mniej. On nas prowadzi do tego klanu cały czas, nie? Klan wilka. A klan wilka jest bardzo blisko. Jedna bestia. A, o, goblin jeszcze tam jest. Korzystamy z towarzystwa. Jedna bestia. Mniej. Trafiony, zatopiony. On też idzie. Dobra. Dawaj. Mówisz, że da się kombo zrobić? Panie Jędrzej? Nędzna bestią. Kurna, boję się chyba, wiesz? Nie wiem, czy na alternatywnym tutaj balansie coś takiego w ogóle jest wykonalne. Dobra, spadamy. Trzeci sezon trochę ciężki. Miał dobre odcinki, ale były też słabe. Na przykład ten z Jackiem Blackiem, czy odbijanie Mandalora, to też słabo. Słabo. Bardzo słabo. Mord ustrzelił u Golfowi w dupsko. Da się? Można? Można. Jasne, że można. Dawaj. Nienawidzę tych bestii. Nie przesadzę, ziomu. Sam się o to prosiłeś. Dobra, jeszcze? Dobrze. Żałosna kreatura. Żałosna kreatura. Tam było, atakujmy w dialogu z nim. Dlaczego? Kogo mamy atakować? Ja nie wiem, o co chodzi. Żelazo dyga, rośnie na śniegu. Dobrze wiedzieć. Idziemy. Tu mamy obóz chyba drwali na dole. No spoko. Mamy gdzieś orków? Słyszeliście?
Ten jak byk, gdzieś orkowie tutaj są. Przed nami? Czy gdzie? Nie wiem, kurna. Nie mam pojęcia. Hello panowie, cześć, jestem tu nowy! My name is Borat! Drogo jest zajebisty, no. Z wilkami walczą, czyli zabierają mi punkty doświadczenia. Zajebiście. Naprawdę super. No nic, no trzeba tu działać, nie? Bijemy. Walczymy o swoje, dawaj. No. Pokonany, dobrze. Walczymy o swoje, nie ma co. Ej. Panie wilku, no co ty? Ja tu muszę z orkami jeszcze. Dawaj, zawalczyć, a ty mnie tu zaczepiasz. Z buju ty, no. Dobra, pokonany. Dawaj mocny cios. Świetnie. Pokonany? Pokonany. Tu jeszcze jeden też z wilkiem tu walczy. Dawaj, mocny cios! Chociaż mi ten mocny cios chyba nie wyszedł, wiecie? Nie trzeba było ze mną zadzierać. Ze mną też! No. Dobrze mu powiedziałem. No spoko, no. Pokonani. Coś tu jeszcze? Bełta jakiegoś mamy. To chyba orkowie z kuszy strzelali, bo u nas chyba kuszy nie ma, z tego co widzę. On ma kuszę? Ma strzałę w dupie. O Boże, Ugolf. Zwiadowca klanu, to wszystko sobie biorę. Lodowy wilk, to też wszystko biorę. Bezi ma zacną zbroję? No, taka już, mi się znudziła trochę, wiesz? Wolałbym mieć pancerz Nordmarczyka. Nawet ten najtańszy, najgorszy. I on i tak jest lepszy od tej zbroi, którą mam na sobie. Ale to byłby klimat dopiero w takiej zbroi. Jest klan młota tam, klan wilka tu. Dobrze. Ty nic nie rozumiesz. Ciekawe, gdzie w klanie wilka jest teleport. Zapiszemy grę. Hej wszystkim, witam, cześć. Hello, Gałgany. Miłego oglądania wam życzę. I tam zachęcam do zostawienia łapeczki. Ja nie wiem, ile mamy tych łapek, ale na pewno nie mamy 1000. A mamy grubo ponad 1000 osób, więc... Czy oglądacie, czy słuchacie, czy to na telefonie, czy na telewizorze Gałgany, czy komputerze, czy laptopie, w pracy, w łóżku, na klopie, z mamą, czy z tatą. Łapeczka w górę, mile widziana! Sonia, cześć! My name is Borat! Wy dwie, dlaczego tu stoicie? Dlaczego pytasz? Myślisz, że potrzebujemy pomocy. Nie, nie potrzebujemy pomocy. Ale... Ci faceci! Zawsze są z nimi problemy. Stoimy tu, by pokazać, że wcale nie jesteśmy gorsze. Ja chciałem tylko. Oczywiście. A jak inaczej? Nieczęsto spotyka się kobiety w tych rejonach. I to wszystko dlatego, że wy, mężczyźni, daliście się pokonać tym tłustym popaprańcom. Gdybyście bronili się jak należy, nie doszłoby do tego. Się przywitać. Tak, tak, witaj. A teraz rusz się. Tak od siebie jedzie, że orkowie wyczują cię w promieniu kilometra. Kurde, jaka sympatyczna. Czego chcesz? Dziewczyna, zły nastrój ma. Musimy popracować nad nastrojem panienki. Mamy 700 łapek, no to kurna, do 800 dajemy. Ole golem. Stój! Co? Ani kroku dalej. Czemu? Albo mój duży przyjaciel spuści ci lanie. Jego duży przyjaciel. Co tu robi golem? To wsparcie dla naszego klanu. Zawarliśmy układ z magiem. Teraz, kiedy wszędzie pełno orków, trzeba być przygotowanym na wszystko. Mamy jeszcze jednego w wiosce. Ciekawe, że Xardas zawarł układ z Nordmarczykami, nie? I dlaczego akurat z Nordmarczykami? Na wszystkie krainy, jakby tutaj Xardas zrzucił tyle chaosu, śmierci, zła, a jednak z Nordmarem jakoś tutaj się dogadał. To jest ciekawe. Układ z magiem? Co to za mag? Pewnego dnia po prostu się tu zjawił. Miał na sobie jakąś czarną szatę. Zauważyłeś jeszcze coś szczególnego? Tak, jego oczy. Był ślepy, ale zachowywał się jakby widział. Cieszę się, że już go tu nie ma i że pozwolił nam zatrzymać te rzeczy. Xardas był tutaj? Tak się nazywał? Możliwe. Trzymam się z daleka od magów. Z nimi nigdy nic nie wiadomo. Pogadaj z Grimmem. On z nim rozmawiał. No, wieżę postawił, ale co z tego? Jak orkowi i tak z nim współpracują. Kim jest Grimm? To nasz szef. Znajdziesz go w jego chacie. To ten duży dom na samym szczycie. No okej. Co z orkami? Wszędzie ich pełno. Nawet myśliwi nie mogą samotnie wyruszać na łowy. To zbyt niebezpieczne.
Wysyłamy tylko duże drużyny, osłaniane przez zabójców orków. Oczywiście mamy przez to dużo gorsze wyniki. No okej, okay. Potrzebujecie pomocy? Potrzebujecie pomocy? Jeśli masz jakieś skóry w wiosce, na pewno nimi nie pogardzą. Co jeszcze? Nie wiem. Bogir ostatnio dziwacznie się zachowuje. Nie chce z nikim gadać i zupełnie przestał polować. Mówisz, Barcelona przegrywa w drugiej minucie. Boże! Co? Już? Kto go nastrzelił, kurwasz dupasz? Coś z tobą nie tak? Potrzebujesz pomocy? Ja? Nie. Wszystko w najlepszym porządku. Ale nie pogardziłbym porządnym łykiem gorzałki. Nie mogę tu nawet rozpalić ognia. Mój golem mógłby się stopić. Oto twoja gorzałka. Niech spojrzę. Proszę, dobry, czysty alkohol. Woda. Dzięki. Tego mi było trzeba. Super, Barcelona, tak trzymać. Klan Wilka, mamy 2 punkty reputacji. Kim jest Bogir? Jest naszym najlepszym i najbardziej doświadczonym myśliwym. Ale ostatnio całymi dniami przesiaduje przed swoją chatą. Może mógłbyś mu pomóc. Ale o czym ty mówisz, Dawid? Jak my w ogóle o żużlu nie rozmawiamy. Co ty ode mnie chcesz, panie? Odczep się pan. Czemu mnie zatrzymujesz? Pilnuję, żeby żaden ork nie wszedł do obozu. Wyglądam ci na orka? Nie. Chciałem tylko zrobić na tobie wrażenie. Nie każdego dnia ma się u swego boku takiego dużego towarzysza. Samobój? Co wy mówicie? Dopiero co było tyle gadane, że o, jaki mają dobrych obrońców i profesjonalnych, to już se samobuja strzelili. Może chcieli od zawsze strzelić gola, a nie tylko bronić. I sobie strzelili. Okej? Okay? Alina, cześć. Przepraszam? Przepraszam. Czy mogę ci służyć? Czy ta miła pani, która tam stoi, zawsze jest tak wygadana? Nie, tylko wówczas, gdy zwraca się do mężczyzn. Zawsze tak było. Nie, zachowuje się tak od dosyć niedawna. Jej mąż, honorowy i rosły wojownik, ukradł coś bardzo cennego i uciekł. Możesz sobie wyobrazić, jak cudownie musi się czuć. Okradł swoją żonę? Okradł swoją żonę? Tak właśnie zrobił. Co za świnia? Święta racja! Okradł jedyną prawdziwą wojowniczkę w całym obozie. Jedyna prawdziwa wojowniczka? To ona też próbowała sił ze śniącym? Co? Z kim? Nie, weszła zupełnie sama do jednego z grobowców przodków i wróciła ze starożytną księgą lodu. Och, kolejna stara księga. Brzmi intrygująco. To nie jest zwykła stara księga. Księga lodu mówi coś o najstraszliwszych wrogach Nordmarczyków. To orkowie potrafią pisać. Nie, może tak. Ale co to ma do rzeczy? To nie dotyczy orków. Magowie księga mówi o magach. Cudowne dialogi. Magowie, możesz być bardziej precyzyjna. W zasadzie chodzi o jednego. Nie wiem o nim zbyt wiele, ale Sonia powinna wiedzieć więcej. Z tego co wiem, zdecydował się na własną wojnę przeciwko bogom. Jak on, człowiek? Może toczyć wojnę z bogami? Jeżeli nic nie pomyliłam, to przekrął się, by zyskać nieśmiertelność. Okej. Okay. Czy wciąż jest gdzieś w pobliżu? Wydaje mi się, że zniknął jakiś czas temu. Być może nawet nie żyje. Skazany na wieczne życie i nie żyje. No tak, to się nie trzyma kupy. Po prostu spytaj Sonię. Ona powinna wiedzieć więcej na ten temat. Okej. Okay. W porządku. Spróbuję szczęścia z nią po raz kolejny. Czekaj, nie teraz. Wyświadcz jej przysługę i odzyskaj księgę lodu. Z pewnością porozmawia z tobą, gdy to zrobisz. Gdzie powinienem szukać jej męża i księgi? Z tymi wszystkimi orkami, które kręcą się po okolicy, raczej nie zaszedł zbyt daleko. Tak przy okazji, nazywa się Fobalt. Poszukam tego popaprańca. Powodzenia i uważaj na orków. Okej, okay. Idziemy dalej tutaj za kolegą naszym. Musimy tego popaprańca poszukać i uważać na orków. Kurna. Co to za dialogi? Można się pośmiać. Przynajmniej, jak już Gothic nie może być bardziej drewniany, to nie, może być. Nawet nie musisz trzymać piwa. Oto klan Wilka. Przydałaby się nam ich pomoc. Tak czas, to najlepsi ucznicy. Polujesz? Masz jakieś trofea albo skóry? Kupię je, jeśli zechcesz. Szukam Xardasa. Xardasa? Narobił strasznego zamieszania. Opowiedz mi o tym. Którejś nocy pojawił się tu znikąd. Spędził u nas całą noc, rozmawiając z Grimmem, naszym przywódcą. A potem? Następnego ranka już go nie było. Zostawił tu tych 2 olbrzymów. Okej. Okay. Pokaż mi swoje towary.
Co on tu ma takiego? Jakie ma łuki, a ile ma kasy? Dobrze, nie? Fajnie, wszystkiego ma dużo. Możesz mnie czegoś nauczyć? Zapytaj któregoś z myśliwych. Na twoim miejscu zgłosiłbym się do Bogira. Jest najlepszy z nas i ma największe doświadczenie. Dobra. O, kwiotek. Ciekawe, gdzie teleport można zdobyć. Tutaj, w tym miejscu. Nie wiem, ale poszukamy, no. Może pogadamy jeszcze z kimś. Mamy wilki, mamy tutaj też te golemy. Dobrze bronione miejsce. Ronar. Dopiero tu dotarłeś, czy właśnie sobie idziesz? Jasne. Ani to, ani to. A może zainteresowałaby cię mała wyprawa myśliwska? Dla samotnego myśliwego jest tu zbyt niebezpiecznie. Gdzie chcesz iść? Gdzie chcesz iść? Po drugiej stronie góry znajduje się mały domek myśliwski. W pobliżu są doskonałe tereny łowieckie. Zainteresowany? Nie masz nikogo innego, kto by z tobą zapolował? Jak widać, zwykle chadzałem na łowy z Bogirem. Ale? Ale dziś nie chcę. Siedzi przed chatą z nosem spuszczonym na kwintę. Mógłbyś zwabić do obozu całą watachę wilków, a ten nawet by łuku nie podniósł. Wagon Steam Deck Nintendo czy Asus? Steam Deck Nintendo. No mogę z kim iść, ale to zobaczymy w jego domu, czy nie ma tu teleportu. O, no zobaczcie, jest! Biorę. Fajnie, kimnę się od razu w jego łóżku. Wziąłem jego teleport, śpię w jego łóżku, a teraz idę z nim do roboty. To jest miłość. Dawaj, to jest szacunek, rozumiecie? Nasza nordmarska brać. Pójdę z tobą. Dobrze, poprowadzę. Okej. Porozmawiamy później. Prowadzisz czy nie? Ugolf, idziesz, dawaj, chodź. Od razu mnie ktoś wyrwał na polowanie. Chyba nikt go nie lubi za bardzo, bo chyba nie ma kolegów, którzy poszliby z nim na polowanie. Więc jak tylko mnie zobaczył, że jestem nowy i jeszcze nie znam nikogo, to od razu to wykorzystał. Okej. Okay. Możemy z nim iść na polowanie? Co się dzieje? Nie wiem. Może zapomniał na chwilę, gdzie idzie i musiał zawrócić, przemyśleć parę spraw, ale okej. Okay. Ugolf, dawaj, chodź. Zapiszę sobie grę na takim poważnym save'ie. Zobaczymy, gdzie nas doprowadzi. Ten pan, jakaś chatka niby po drugiej stronie góry? Ciekawe, o której górze on mówi. Nie? Jakiej kurna góry? Tu na lewo nie idziemy. Tam jest kierunek klan Młota. Więc, no ciekawe. Jeszcze 10 punktów reputacji do pancerza? Dobrze. Trzeba to szybko ogarnąć. Dawaj, cyk, żelazodyga. Dawaj, żelazodyga. Dzika jagoda. W klanie wilka powinno starczyć zadań na to, ale ja jeszcze nie wykonałem nawet wszystkiego z klanu Młota, więc myślę, że na spokojnie tych misji to wiesz. Narobimy. Lecimy. Lecimy przed siebie. Zdróweczko, gałgany wy moje. Dawno żadnej rudej nie kopałem. Fajnie jakby. Jakieś złoża tutaj były. Pewnie niedaleko klanu wilka są różne złoża. Poszukamy. No to z goblinami walczyłem. Wstrętna grafika? Co ty mówisz, panie? Zajebista jest przecież. Człowieku, jak to dobrze wygląda. Co ty tam gadasz? Ty się na niczym nie znasz przecież. Klanie Młota to kopalnia została, ale to tak trochę nie teraz. Czemu nie teraz? A czemu idzie tędy, jak to na dole orkowie są? Panie, to niedobre jest. Może lepiej inną drogę wybrać. Kanapki czy kebab? No wiadomo, że kebab. Każdy porządny człowiek je kebab, a nie kanapeczki. Panie, co pan? Chyba, że z kebabem. No idziemy. Idziemy sobie. Jakie macie plany na środę? Co tam od rańca będziecie działać? Ja mam potąd po prostu wszystkiego, co muszę zrobić teraz w środę z rana. Aż mi się kurna odechciewa.
Urwanie dupy jutro. Czy kupiłem Nintendo? Nie, nie kupiłem. Czy mam jakieś przemyślenia? No, moje przemyślenia są takie, że bardzo bym chciał, ale szkoda mi pieniędzy na razie. Szkoda mi siana, wiesz? Mam inne wydatki po prostu. Wagon, naraziłeś moje uczucia jako kanapkożercy. Jest godzina 22, nie jestem w stanie zjeść kebaba, więc musiałem posilić się kanapką. Wybacz. No niestety, no. Przepraszam, naprawdę. To tknęło mnie to, co napisałeś i czuję się winny. No, jesteśmy. Najlepsze miejsce do łowów znajduje się na północ stąd. Możesz się przespać w domku. Mhm. Kupię od ciebie skóry. Co teraz będziesz robił? Co teraz zrobisz? Na razie tu zostanę. Okay. Pokaż mi swoje towary. Okej. Okay. I co, to tyle misja wykonana? Tu mamy wilka, trzeba go zabić. A czy ja już nie byłem w tej chacie przypadkiem kiedyś? Mi się wydaje, że byłem. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Chyba byłem, ale może nie. Może byłem, ja wiem. To nędzna bestio. No, dawaj. Halo, wilku. Wagon, no co ty, panie, tam jest ze 160 orków. To największe skupisko orków w grze. Poza tym zadanie mówi, żeby zebrać ludzi ze wszystkich klanów do pomocy. Aj, tam gadasz. Damy radę sami, panie, nie takie rzeczy się robiło. Nie, no dobra. Nie będę seta denerwował, bo nam pęknie zara. Byłem wczoraj tutaj, mówisz? Jakim cudem przechodziłem obok tej chaty? Panie, chyba nawet spałem w niej, to nie? Tak mi się wydaje. Chyba nawet kimałem tutaj. Dawaj. No, to kurwa współpraca, ale działamy, co? Amasz. Amam. Chyba bestio. Amasz, amam. Nim dwa. No dobra. O Boże, ale ten Nordmark jest duży. Trzeba chodzić. Kebab zamówiony, wagon, przekonałeś mnie. No to elegancko. Ciekawe, czy jakbym teraz tak wyruszył do klanu wilka, to czy bym tam trafił. No, ciężko powiedzieć. Pewnie tak. Zobaczymy. Wagon, traktuj zakup Switcha jak inwestycja, nie zachciankę. Ale inwestycje w co? To niezły domek. Co ci się w tym domku nie podoba? Dobry domek to był przecież. Tu walczyliśmy z nosorożcami. Tam na górze te zwierzęta jakieś. O, tu mamy kwioty. Trzeba je zebrać. Nie ma tu jakichś sanek? No właśnie, dlaczego Nordmarczycy nie jeżdżą na sankach? Jest to takie proste, nie? Po co chodzić, jak można jeździć na sankach? Jakieś wilki, żeby nas ciągły tutaj. Człowieku, to by było życie. Na saneczkach. To by było. Wagon, pozdrówki, czat. Siemano, cześć. Maciej, pozdrawiam ciebie i czat. Pozdrawiam. Idzie on? Idzie. No to niech idzie. Klan Wilka, tam. Odbijanie kopalni nawet na późniejszym etapie gry jest trudne. Okej. Kiedy się odbijemy, na pewno, ale na razie to wiadomo. Na razie to wiadomo, dawaj, cyk. Z tymi drwalami będzie można pogadać i w ogóle tej księgi lodowej, czy jak ona tam się nazywała, poszukać dla tamtej dziewczyny. Dla Soni. Sonia. W kanał? Ale ja nie grałbym na Switchu przecież na kanale tutaj. Panie. I gitara. O! Słoneczne ziele. No dobra, idziemy tam dalej na górę. Parszywa bestio. Będziemy kończyć Gołgany na dzisiaj, wiecie? Jakoś. Jak już wam mówiłem, nie mam dzisiaj dobrego dnia. Nie chcę was tutaj męczyć już dłużej. Muszę tak o 5:20-5:30 być na nogach, więc odpocznę sobie na chwilę, jeszcze zjem coś może i pójdę spać. Czeka mnie naprawdę zajebiście ciężki dzień. I to nie tylko ciężki, bo dużo pracy, ale taki ciężki psychicznie.
Co, parę rzeczy mi się na głowę zjebało, wiecie? Dosłownie i... No muszę parę kłopotów porozwiązywać dzisiaj. Więc skończymy w tym miejscu. Myślę, że to będzie dobre miejsce. Sobie akurat pogadamy z nimi, żebym pamiętał na kolejnej transmisji. I mamy już teleport do klanu Wilka, więc jest okej. Gałgany, dziękuję, że dzisiaj siedzieliście tutaj ze mną. Szkoda, że tak krótko, ale jak mówię, no wolałbym chyba skończyć i nie siedzieć dzisiaj aż tak długo, bo parę rzeczy mam do ogarnięcia i muszę chyba przed tym trochę odcapnąć, trochę odpocząć. Gałganiarze wy moi. No ale pograliśmy trochę, no 3 godziny transmisji prawie. To tak z 2 godziny 40 graliśmy, 35 może. No niedużo, do normalnych transmisji to nie ma co nawet porównywać, ale no czasem taka krótsza transmisja też może być. Mam nadzieję, że nikogo z was tutaj nie uraziłem i że nie macie mi tego za złe. Moderacja pewnie się cieszy, nie? Że o, dzisiaj będziemy krócej modować. Piąteczka. Dziękuję za modowanko, moi modzi niebiescy. Dziękuję, Gałgany, za to, że byliście. Dziękuję za wasze wsparcie. Życzę wam dobrej środy i trzymajcie za mnie kciuki, bo dzisiaj naprawdę mam, kurna, tak potężne urwanie dupy, że... A jak już ja mówię, że jest urwanie dupy, to uwierzcie mi, że jest. Puszczam wam muzykę. Odpocznijcie sobie. Ja też postaram się wypocząć. Może jakiś prysznic wezmę, cokolwiek i... W kimono, kurna, jakoś trzeba się przygotować na kolejny dzień. Trzymajcie się, gałganiarze. Trzymajcie się. Trzymajmy się ramy. To się nie posramy, jak to się mówi, nie? Trzymajcie się, gałgany. Hej.